Dobry wieczór, cześć wam. O, jest już z nami pan Jacek. Witamy. Panie Jacku, słyszymy się dobrze? Panie Jacku. Proszę włączyć mikrofon. O, włączyłem. Słychać mnie? O, teraz super, rewelacyjnie. Wspaniale. Michał, sprawdzam łączność. Słyszysz mnie? Współprowadzący dzisiejszą audycję Michał ma jakiś widocznie mały problem. Michale, czy się słyszymy? No, czasami urządzenia i technika są zawodne. Także, panie Jacku, jeszcze minutkę dajmy sobie czasu. Niech Michał spróbuje się z nami tutaj połączyć, gdyż w zasadzie to on będzie prowadził głównie audycję. W międzyczasie troszeczkę nas tutaj się zgromadzi. Okej, czekam cierpliwie. Dobrze, dziękuję. Michał, mam do ciebie prośbę, wejdź, wyjdź i wejdź jeszcze raz, dlatego że ja cię w ogóle nie słyszę. Także jeszcze chwilkę, przepraszam najmocniej wszystkich Państwa, przepraszam Panie Jacku. Ale być może coś się dzieje. Najważniejsze, że pan jest, pan się słyszy razem ze mną. Także ja zrobię to troszeczkę inaczej. No i najważniejsze, że są słuchacze. No, to jest podstawa. W radiu tak jest, że jak są słuchacze i mają pytania, to to jest najważniejsze. Dobrze, żeby nie przedłużać, tutaj będziemy się starali rozwiązać ten problem w międzyczasie. Więc minęła godzina 21. Ja nazywam się Artur Machnik i wspólnie z Michałem Harzyńskim poprowadzimy rozmowy, a dzisiejszym Państwa i naszym gościem jest pan Jacek Kozłowski. Tytuł audycji Inne pole widzenia. Rozmowy Radia Rebeliant. Zanim przejdziemy do pytań, panie Jacku, ja pokrótce przedstawię pański życiorys polityczny. Pan Jacek Kozłowski, urodzony 18 grudnia 1957 roku w Sopocie, polski polityk i menadżer. W latach 2007-2015 wojewoda mazowiecki. Ukończył pan studia w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia Master of Business Administration w latach 80. Działał w opozycji demokratycznej, publikował w prasie podziemnej. W latach 90. zajmował się także działalnością ekspercką. Był ekspertem Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Europy. Przez kilka lat wykładał na wyższych uczelniach, między innymi w Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 90-93 był dyrektorem generalnym w Urzędzie Rady Ministrów oraz zastępcą rzecznika prasowego rządu. Od 94 do 1996 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 98-2001 pracował jako dyrektor w banku Pekao S.A. Przez następne 5 lat prowadził własną działalność jako doradca w dziedzinie komunikacji finansowej i realizacji projektów. Od 1990 roku działał w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, a następnie w Unii Wolności.
Na kilka lat wycofał się pan z polityki, a następnie w 2003 roku przystąpił pan do Platformy Obywatelskiej. W 2006 roku kierował pan kampanią wyborczą Hanny Gronkiewicz-Waltz, która ubiegała się w ówczesnym czasie na fotel prezydenta Warszawy. Po wyborach samorządowych objął pan stanowisko wicemarszałka Mazowieckiego. Od 2007 roku został pan wojewodą mazowieckim, powołany przez premiera Donalda Tuska, który powierzył panu tą funkcję dwukrotnie, bo kolejna kadencja rozpoczęła się 12 grudnia 2011 roku. Bez powodzenia ubiegał się pan w wyborach Parlamentu Europejskiego 2009-2014, a także do Sejmu w 2015 roku. W styczniu 2018 roku został pan wykluczony z Platformy Obywatelskiej za zarzucanie władzom partii manipulacje w wyborach w regionie. W 2019 roku uzyskał możliwość objęcia mandatu poselskiego z miejsca jednego wybranych do Europarlamentu 9. kadencji posłów. Jednak z niej nie skorzystał pan. I w tymże samym roku wstąpił w szeregi Szymona Hołowni, czyli Polska 2050. To tak pokrótce wymieniłem na szybko, żeby nie zabierać czasu i panu, i państwu. I ja zadam pierwsze pytanie, ale zanim zadam te pierwsze pytanie, to pozwoli pan, panie Jacku i nasi słuchacze, że w dniu dzisiejszym złożę kondolencje rodzinie, najbliższej rodzinie, żonie i dwuletniemu Hugo, gdyż otrzymaliśmy informację, że tragicznie zginął Kacper Tekieli, polski taternik, instruktor narciarstwa, sportowiec, alpinista i himalaista. Zabrała go lawina. W dniu wczorajszym taką informację otrzymałem, że w dniu wczorajszym zabrała go lawina. Informacja pojawiła się dzisiaj. Więc wybaczcie mi państwo, ale muszę złożyć kondolencje na ręce pani Justyny. Łączę się z nią w bólu. Przykra wiadomość. Niestety, ale i takie do nas docierają ostatnimi czasy. Miał 38 lat. Dziękuję za uwagę i rozpoczynamy audycję z panem Jackiem. Panie Jacku, pierwsze pytanie. 4 czerwca. Będzie pan na marszu? Zanim odpowiem, to tylko przyłączę się do tych kondolencji. Ta wiadomość dzisiaj zmroziła nie tylko mnie, nie tylko pana, pewnie mnóstwo ludzi w całej Polsce. Ja bardzo ceniłem, lubiłem i lubię i Justynę Kowalczyk i jej męża. Nie miałem okazji ich osobiście poznać, ale zawsze podziwiałem. Ogromna tragedia, też łączę się z nią w bólu i bardzo współczuję. Tak, 4 czerwca będę na marszu w Warszawie. Mieszkam pod Warszawą. Naturalne, że będę. Co roku zresztą uczestniczę od wielu lat w uroczystościach różnych z okazji rocznicy pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca. Bardzo dobrze je pamiętam. Pracowałem również w gronie osób, które wspierały tamtą kampanię wyborczą Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, czy tamtą kampanię wyborczą Solidarności, bo OKP jeszcze nie istniał. Dla mnie to bardzo ważna rocznica. Co roku staram się być w Warszawie, jeśli jestem pod kawiarnią Niespodzianka. W ubiegłym roku byłem w Gdańsku na uroczystościach WCS-ie, w Europejskim Centrum Solidarności. Także w tym roku pójdę na te. Na jeszcze nie wiem, czy tylko na marsz, czy również pod Niespodziankę. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale na pewno tak. To ważny dla mnie dzień. Dziękuję. To bardzo miłe, co pan mówi. Cieszę się, że pan będzie. Wybiera się bardzo dużo osób. Dlaczego zadałem to pytanie? Dlatego, że wielu polityków
partii Szymona Hołowni, którzy u nas gościli ostatnimi czasy, mówili, że nie idą lub raczej nie idą, a takich wykrętów, jak ja to nazywam, no mieli całą szufladę. Jakby otworzyć to, bo, no i trochę się dziwiłem, bo jest to marsz dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla jednej partii. Ale to już pomijam, ja mówię, bardzo się cieszę, że będzie pan i tutaj mnie pan pozytywnie Ale parę słów na ten temat powiem, no bo dlaczego mamy tak każdego w Polsce egzaminować, czy będzie na marszu 4 czerwca, czy nie? Pewnie w wielu miastach w Polsce ludzie co roku obchodzą tą rocznicę w różny sposób. W Krakowie nasza europosłanka Róża Thun co roku robi uroczystość Łyk Wolności tradycyjną. W tym roku będzie 3 czerwca. W Gdańsku obchody rozpoczynają się dzień wcześniej. Niektórzy politycy z naszego ruchu będą w Lesznie, gdzie była w 1989 roku najwyższa frekwencja wyborcza. Ja myślę, że należy się cieszyć z każdego, kto tą uroczystość, tą rocznicę w jakiś sposób pragnie przypomnieć, bez względu na to, czy będzie to Marsz Wolności w Warszawie, czy też jakaś inna uroczystość w innym miejscu w Polsce. I do wszystkich chyba warto z szacunkiem się odnosić. Dziękuję. Panie Jacku, kolejne pytanie. Ja już zostawię ten marsz w spokoju. Jest związane z usunięciem z szeregów Platformy Obywatelskiej doniesień medialnych. Wynikało tak, że zebrał się sąd koleżeński i na wniosek został pan usunięty za niepochlebne wpisy na swoich forach społecznościowych, ale są też doniesienia takie, które mówią, że pan sam, zanim ten sąd koleżeński się odbył, zrezygnował z bycia politykiem Platformy Obywatelskiej. Czy jest tu różnica? Mógłby pan to nam wyjaśnić? Jak to się faktycznie odbyło? Nie zrezygnowałem sam i nie chciałem rezygnować z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Czułem się jednym z współtwórców tej partii, mocno byłem z nią związany. Bardzo dużo ja też zawdzięczałem środowisku Platformy Obywatelskiej. Dzięki działalności Platformy Obywatelskiej mogłem sprawować poważne funkcje i sprostać wielu wyzwaniom. Jestem dumny z tego, co robiłem, ale byłem też krytyczny wobec wielu rzeczy, które się w Platformie działy i myślę, że to moje wyrzucenie dyscyplinarne z Platformy, ja się odwoływałem od decyzji Sądu Regionalnego do Sądu Krajowego, który podtrzymał tę decyzję, było wynikiem pewnego procesu, w którym ja się z wieloma rzeczami w Platformie nie zgadzając, krytykowałem wewnętrznie złe w mojej ocenie rzeczy, które się działy w Platformie. Tą krytykę wówczas odrzucano, to były lata 2016-2017. Mówiono, nie pora na krytykę, nie pora na rozliczenia z przeszłością, nie pora na analizę tego, dlaczego przegraliśmy wybory. Teraz musimy być wszyscy razem, zjednoczeni, bo jest zamach na demokrację, trzeba bronić demokracji. I tak samo dzisiaj wszyscy, czy moi koledzy z Platformy mówią o potrzebie jedności w obronie demokracji. Taka jedność czasami bywa groźna, czasami nie pozwala krytycznie spojrzeć na własne błędy, nie pozwala na rewizję przyczyn porażek, kolejnych porażek wyborczych. To był przedmiot mojej krytyki i krytykowałem, a bezpośrednią przyczyną wyrzucenia był rzeczywiście mój wpis na Facebooku, który zrobiłem w pełni świadomie, mając poczucie, że wykorzystałem wszystkie możliwości domagania się wewnątrz Platformy wcześniej, żeby walczyć ze zjawiskiem ustawiania wyborów, bo to żadne wybory wewnętrzne, kiedy z góry wiadomo, kto będzie wybrany. Napisałem to w końcu po wyczerpaniu różnych
procedur wewnętrznych, nie spotykając się na żadną reakcję na moją krytykę, napisałem o tym na Facebooku i zarzucono mi, że publicznie podważam autorytet Platformy w momencie, kiedy on jest tak bardzo potrzebny, bo przecież PiS zagraża demokracji. No i w rezultacie zostałem wyrzucony za krytykę, za to, że próbowałem coś zmienić w moim przekonaniu na lepsze. Zadałem to pytanie nie bez powodu, dlatego że jednak był pan prominentnym działaczem Platformy Obywatelskiej. Świadczy o tym fakt, że premier Donald Tusk dwukrotnie pana powoływał na stanowisko wojewody mazowieckiego, więc nie był pan jakimś zwykłym szeregowym partyjnym członkiem, tylko tak jak powiedziałem, no to już było stanowisko, można powiedzieć, wysoko postawione. No i nagle stało się tak, jak się stało, tak jak pan tu opisał, dlatego poprosiłem pana, żeby to było z pierwszej ręki, a nie na zasadzie domniemań, dopowiedzeń czy niedopowiedzeń. Także dziękuję za tą odpowiedź. Wstąpił pan do Polska 2050 i jest pan współzałożycielem, jednym ze współzałożycieli. I objął pan funkcję skarbnika. Jak to jest z tymi finansami? Bo krążą, i też dlatego się dopytuję, bo chcielibyśmy usłyszeć tutaj faktyczny stan rzeczy, a nie domysły czy plotki. Jaki jest faktyczny stan finansów Partii Polska 2050 i odnośnie tego sprawozdania finansowego, które rzekomo, ja mówię rzekomo, bo nie mam dowodów, jaka jest na to, jaki jest tam faktyczny, no krążą już legendy. Nasze dwa sprawozdania finansowe są publicznie dostępne, są publikowane na stronach Państwowej Komisji Wyborczej, tak jak i sprawozdania finansowe wszystkich innych partii, więc tu nie ma żadnych tajemnic ani żadnych rzeczy nieprzejrzystych i każdy, kto chce się z nimi zapoznać, może się z nimi zapoznać. Jesteśmy, to też należy podkreślić, jedyną z partii politycznych, znaczących partii politycznych. Mówiąc znaczących, mam na myśli te partie polityczne, które pojawiają się choćby w sondażach badania opinii publicznej i są przez sondażownie dostrzegane jako mające szanse na zdobycie jakichś głosów wyborczych, no bo partii politycznych w Polsce zarejestrowanych jest grubo ponad setka, tylko o większości nikt nigdy nie słyszał. No więc spośród tych znaczących partii politycznych jesteśmy jedyną, która nie otrzymuje żadnych środków z budżetu państwa. Nie otrzymała dotąd ani dotacji, zwrotu za wybory, bo nie startowaliśmy w żadnych wyborach, ani nie otrzymuje subwencji. Nasze ubiegłoroczne sprawozdanie zamyka się kwotą przychodów 720 tysięcy złotych. Dla porównania, Prawo i Sprawiedliwość wyłącznie z subwencji z budżetu państwa otrzymało 24,6 miliona złotych. I ponadto dużo, dużo więcej pieniędzy niż my z darowizn, zwłaszcza darowizn dokonywanych przez ludzi pozatrudnianych w spółkach Skarbu Państwa w okresie rządów tejże partii. Platforma Obywatelska w tym roku otrzyma tyle samo, 19,9 miliona złotych. Lewica ponad 12, PSL koło 8 milionów złotych, Konfederacja podobnie. Mamy nieporównywalnie mniejsze możliwości finansowe jako partia, która nie startowała jeszcze w żadnych wyborach. Kilkudziesięcio bądź kilkunastokrotne przebicie, czy kilkunastokrotnie mniejsze możliwości finansowe, a mimo to no, jesteśmy, trwamy trzeci rok z rzędu. Myślę, że cały system finansowania partii politycznych w Polsce wymaga zmiany, bo
Bo trudno się oprzeć wrażeniu, że taka dysproporcja możliwości finansowych pomiędzy partiami politycznymi w Polsce, które za chwilę będą konkurować w wyborach do parlamentu, też wpływa na ich szanse wyborcze. I jest to pewien rodzaj dyskryminowania elektoratu partii politycznej, którą ja reprezentuję. Bo nie istniejemy od miesiąca czy od 2 miesięcy, tylko istniejemy już od 3 lat. Tak jest skonstruowany system finansowania partii politycznych i myślę, że on wymaga korekty. Natomiast rzeczywiście nasze sprawozdanie za rok 2021 zostało odrzucone przez Państwową Komisję Wyborczą i utrzymał tą decyzję w mocy, bo myśmy ją zaskarżyli, Sąd Najwyższy. Chociaż dwóch sędziów Sądu Najwyższego zgłosiło zdania odrębne, nie zgadzając się z odrzuceniem tego sprawozdania, ale większość sędziów przychyliła się do decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Przypomnę, że sądziła Izba Nadzwyczajna Sądu Najwyższego, w całości składająca się z tak zwanych neosędziów. My w najbliższych dniach złożymy odwołanie od tej decyzji Sądu Najwyższego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdyż uważamy, że jest to decyzja nieprawidłowa i krzywdząca nas. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła nasze sprawozdanie za rok 2021, które było sprawozdaniem zerowym. Myśmy wykazali 0 przychodów i 0 wydatków. Odrzuciła, twierdząc, że my żeśmy de facto korzystali z działalności Stowarzyszenia Polska 2050 i Fundacji Polska Odnowa i w ten sposób osiągnęliśmy korzyści niematerialne, które powinniśmy byli wykazać w tym sprawozdaniu finansowym. A myśmy nie prowadzili w tamtym roku jako partia polityczna żadnej działalności, ponieważ co prawda byliśmy zarejestrowani, ale z powodu tego, że wpis do rejestru był nieprawomocny, nie mogliśmy założyć nawet rachunku bankowego. A bez rachunku bankowego nie można prowadzić żadnej gospodarki finansowej. Przez cały rok, bo ponad rok, 14 miesięcy trwało uprawomocnienie naszego wpisu do rejestru. To też jest swoiste kuriozum pokazujące chorobę polskiego systemu sądowniczego, której się nie leczy, próbując go politycznie zawłaszczyć. Przez ponad rok nie mogliśmy w związku z tym ani przyjmować członków, ani pobierać od nich składek, ani wydawać żadnych pieniędzy, bo zgodnie z ustawą o partiach politycznych, partia polityczna może wydawać pieniądze wyłącznie z własnego rachunku bankowego, nie może posługiwać się wyłącznie gotówką w swojej działalności. I uważamy tą decyzję Państwowej Komisji Wyborczej za absurdalną. Myśmy przez cały rok wstrzymywali się, nie przyjęliśmy ani jednego członka, nie przyjęliśmy żadnej uchwały, nie było żadnego posiedzenia zarządu partii, ale Państwowa Komisja Wyborcza wie lepiej, że prowadziliśmy działalność rzekomo pod szyldem fundacji czy stowarzyszenia. Przecież fundacja i stowarzyszenie zgodnie z polskim porządkiem mają prawo wypowiadać się w sprawach publicznych i zabierały głos w sprawach publicznych, ale to była ich własna działalność zgodna z ich statutami, a nie działalność partii. Myśmy żadnych usług u nich nie zamawiali, żadnych zleceń nie robili, więc to jest trochę absurdalna sytuacja. Byliśmy w jakimś, ja mam poczucie, jakbyśmy byli w jakiejś kafkowskiej sytuacji, kompletnie bez wyjścia. No trudno. Sprawozdanie finansowe nam odrzucono. Szkody wizerunkowe ponieśliśmy. Mam przekonanie, że płazem uchodzą znacznie grubsze nadużycia dokonywane przez inne partie, jak chociażby ten sposób dotowania darowiznami Prawa i Sprawiedliwości, czy też, jeżeli mowa już o korzyściach niematerialnych i prawnych, to PiS przecież odnosi gigantyczne korzyści niematerialne i prawne z dysponowania publiczną, rzekomo publiczną, rządową czy partyjną telewizją TVPSA. A tego oczywiście PiS-owi nikt nie zarzuci i z tego powodu nikt PiS-owskiego sprawozdania finansowego nie odrzuca. Mógłbym długo na ten temat rozmawiać, ale pewnie pora na kolejne pytanie. Tak, zgadza się. Natomiast o telewizji też byśmy mogli dużo mówić. Ostatnio ukazało się bilans
No i telewizja, dotowana hojnie przez partię rządzącą, za rok 2022 ma 50 milionów straty. No, bardzo to ciekawie wygląda. Znaczy, ale tak jak pan... niewątpliwie po wyborach absolutna konieczność, i to pilna konieczność, gruntownej reformy mediów publicznych, przywracająca im niezależność od wpływów rządzących partii politycznych, jakie by to partie polityczne nie były. Myśmy taki projekt reformy mediów publicznych akurat przedwczoraj przedstawili. Przewidujemy likwidację Rady Mediów Narodowych, zmiany w trybie powoływania i członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i władz telewizji publicznej, gwarancję niezależności tego medium, ale przewidujemy także likwidację abonamentu, który dzisiaj w dużym stopniu jest fikcją. Tak, ja do tego też się przychylam, ale pod jednym warunkiem, że osoby, które są odpowiedzialne za finanse w telewizji publicznej, czyli za tą gigantyczną malwersację naszych pieniędzy, tak, to są nasze pieniądze, to są pieniądze podatników, czyli państwa, pana i moje, dopóki nie zostaną rozliczeni i nie poniosą za to kary, bo to nie może być tak, że my wyprostujemy, że tak kolokwialnie powiem, media nasze publiczne, a ludzie, którzy na tym zrobili gigantyczne interesy, dorobili się milionowych majątków. Ja już nie chcę nazwiskami tutaj sypać, bo za chwilę mogę być postawiony przed sądem, a nie bardzo mi się chce przed kampanią wyborczą biegać po sądach. Dorobi się ogromnych majątków i będą udawali, że nic się nie stało i będą ręce zacierali. To pod takim warunkiem ja się zgadzam, że te media zostaną naprawione. No, jeżeli... media należy naprawiać i niezależnie od tego winnych wszelkiego rodzaju nadużyć należy stawiać przed właściwymi organami ścigania czy też przed sądem. Tu zgadzam się z panem redaktorem. Nie może powtórzyć się sytuacja, w której przestępstwa ujdą politykom obecnie rządzącym płazem. 100% racji, panie Jacku. Jest już z nami współprowadzący Michał, więc pozwolę teraz oddać mu mikrofon. Zapraszam, Michale. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Jacku. Przepraszam za kłopot techniczny. Coś się zrobiło z telefonem. Ja mam pytanie dotyczące pana udziału w akcji pomocy uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej. Czy zobaczył pan państwo, które jest silne, czy państwo, które jest tak naprawdę bezradne i tą swoją przemoc adresuje do najsłabszych? Czy zobaczył pan podziały społeczne? Jak ta operacja wyglądała? Co pan czuł, będąc byłym wojewodą mazowieckim, kiedy się pan musiał ukrywać przed służbami własnego państwa? No, po pierwsze, czułem bezradność, obserwując rozwój sytuacji na granicy od czasu pierwszych doniesień prasowych o tej grupie uchodźców, którzy zostali uwięzieni w pasie granicznym w Usnarzu. I w tym poczuciu bezradności, w tym poczuciu bezsiły, niezgody na to, co się tam dzieje, niezgody na skazywanie ludzi na cierpienie w tym lesie, a nawet na śmierć, w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że ja nie mogę też być biernym wobec tej całej sytuacji. I choć nie jestem już młodzieniaszkiem, ale jeszcze wciąż mam sporo siły i sądziłem, że mam pewne kwalifikacje, bo przez całe dorosłe życie moim ukochanym sportem uprawionym amatorsko były biegi na orientację, więc dość dobrze orientuję się w terenie, posługując się mapą, kompasem, a wiedziałem, że tam trzeba troszkę
umieć, że tak powiem, szukać po lasach. Zgłosiłem swoją chęć pomocy jako wolontariusz. Tak się złożyło, że znałem tam jakieś osoby z grupy Granica, z którymi kiedyś biegłem w takiej sztafecie do Kijowa, biegiem na Majdan, więc oni znali moje umiejętności i zaprosili mnie. I zacząłem chodzić do lasu i przez pół roku jeździłem połowę tygodnia spędzając w lesie, połowę tygodnia spędzając w Warszawie, próbując łączyć jakoś swoje zawodowe wyzwania z tamtym wielkim wyzwaniem humanitarnym. I pewnie było znacznie więcej osób, którym nie udało nam się pomóc, niż tych, którym udało się pomóc, ale każdy, komu pomogliśmy, był warty tego, żeby pomagać. Myślę, że parę osób uratowaliśmy im życie albo pomogliśmy w bardzo ciężkich, trudnych sytuacjach ludziom. Czułem się też upokorzony i zawstydzony sposobem działania państwa polskiego. Z jednej strony jako wojewoda dbałem o to, żeby służby mundurowe w Polsce były niezależne od polityki, działały zgodnie z prawem, działały w sposób humanitarny, wytwarzały procedury rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Jako wojewoda byłem odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe, a tu się zetknąłem z sytuacją zaprzeczającą temu wszystkiemu, co było dla mnie jako dla wojewody wcześniej ważne. Zobaczyłem służby działające bardzo często nieprawidłowo, na polityczne zamówienie. Zobaczyłem państwo bezradne tak naprawdę wobec tego, co się na granicy dzieje, nie umiejące ani tej granicy zabezpieczyć, ani również uczciwie i zgodnie z prawem, które Polska ratyfikowała, prawem europejskim, ale także i prawem krajowym, państwo niezdolne do tego, żeby przepisów tego prawa przestrzegać, państwo łamiące to prawo, państwo skazujące ludzi na cierpienie, wypychające ich w postaci tak zwanych pushbacków z powrotem na drugą stronę granicy w ręce oprawców po białoruskiej stronie. To jest jedno z najtrudniejszych doświadczeń w moim życiu i najważniejszych. A życie to nie krótkie, więc to tylko podkreśla znaczenie tego, z czym się tam zetknąłem. Dziś już tam nie jeżdżę, nie mogę dłużej w tym uczestniczyć, choć bardzo chciałbym, ale wspieram grupę Granica w inny sposób. I będę to robił dopóki to się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Halo? Tak, tak, jesteśmy, Michale. Cały współprowadzący dzisiaj ma chyba duże problemy. Teraz powinno być lepiej. Ja pociągnę wątek, ty pan już podniósł. Był pan wojewodą mazowieckim, 8 lat koordynacji zarządzania kryzysowego. Kiedy pan dzisiaj czyta te materiały o zgubionej rakiecie, o przekazywaniu w ramach poczty przez ludzi RCB haseł do prezentacji rządowych baz danych, tych komunikatów RCB o wichurach i o drugiej turze wyborów. Co pan czuje, że polskie państwo się rozwinęło, zwinęło za zadanie kryzysowe? Istnieje, nie istnieje? Czym ono jest dzisiaj? Zwierzchnika mazowieckiego zarządzania kryzysowego. Ono zostało w dużym stopniu zniszczone od razu, na początku, po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w 2005 roku. Zniszczone. Z RCB zwolniono kluczowych ludzi, którzy pracowali przecież na rzecz kilku wcześniejszych rządów, podnosząc kwalifikacje. Nastąpiła wymiana kadr we wszystkich urzędach wojewódzkich. Praktycznie we wszystkich urzędach wojewódzkich nie przetrwał ani jeden dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Powymieniano ludzi, zarzucono
planowanie, zarzucono procedury, zarzucono podstawowe zasady zarządzania kryzysowego. No, wróćmy do tej sytuacji na granicy. Ja próbowałem w pewnym momencie doprowadzić do jakiegoś kontaktu między organizacjami pozarządowymi, które w grupie Granica Sfederowane udzielały pomocy uchodźcom, doprowadzić do jakiegoś kontaktu ze Strażą Graniczną, do spotkania z kierownictwem Straży Granicznej, opierając się na swoich dawnych jeszcze znajomościach, bo w tej straży jeszcze gdzieniegdzie pracowali czy pełnili służbę wysocy oficerowie, z którymi ja miałem jako wojewoda do czynienia. Dowiedziałem się od nich wówczas, że żadne spotkanie, żadna rozmowa z organizacjami pozarządowymi, które przecież uczestniczyły i pomagały państwu w rozwiązaniu kryzysu humanitarnego, bo to był kryzys humanitarny. Otrzymałem odpowiedź, że żadne spotkanie z organizacjami pozarządowymi nie jest możliwe, bo powiedziano mi nieformalnie, gdyby komendant główny Straży Granicznej lub którykolwiek jego z zastępców takie spotkanie odbył, zaprosił organizacje pozarządowe z grupy Granica na spotkanie, następnego dnia nie pełniłby już swojej funkcji. To jest absurd, bo ja, kiedy byłem wojewodą, gdybym znalazł się w podobnej sytuacji, to gdyby mój podwładny, na przykład dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, czy podlegający mi komendant wojewódzki policji, czy właściwy komendant Straży Granicznej lokalnie, nie spotkali się w sytuacji kryzysowej z organizacjami pozarządowymi, humanitarnymi, które powinny być włączone w proces zarządzania kryzysowego i tak naprawdę wspierają państwo w rozwiązywaniu problemu humanitarnego. Gdyby odmówił takiego spotkania, to z tego powodu bym go wyrzucał z pracy, czy też dymisjonował ze stanowiska. Nastąpiło kompletne odwrócenie zasad i logiki. Od razu na samym początku, bo nie wiem, czy państwo pamiętacie, pierwszy kryzys, czy klęskę taką naturalną, przed którą stanął rząd Prawa i Sprawiedliwości, huragan, który zniszczył lasy w Borach Tucholskich i zachowanie ówczesnego wojewody pomorskiego, pana Drelicha, który zamiast reagować, zamiast udzielać ludziom pomocy, czekał na instrukcje z góry, nie przejawiając żadnej inicjatywy w rozwiązaniu kryzysu i rozpoczęli działanie wtedy i wzięli sprawy w swoje ręce lokalni wójtowie, sołtysi, udzielił pomocy samorząd województwa pomorskiego. Wojewoda okazał się nie tylko bierny w tej sytuacji, ale okazał się przeszkodą w udzielaniu pomocy ludziom. To jest zdumiewające. Obserwowałem też w ubiegłym roku sytuację kryzysową związaną z zanieczyszczeniem rzeki Odry i tą bierność lokalnych władz, przysłowiową bierność wojewody wrocławskiego, który był na wakacjach i nawet nie przerwał wakacji w sytuacji, kiedy dziesiątki ton ryb odławiano martwych z Odry. I wojewodów pozostałych, którzy czekali na instrukcje z centrali i byli bierni, a sytuacja kryzysowa z dnia na dzień się pogarszała. Ludzie, jakieś grupy społeczne próbowały reagować, próbowały coś robić, ale służby państwowe czekały biernie na polecenie wojewody, bo tak ta władza działa. Za moich czasów zasadą zarządzania kryzysowego było to, że ja jako wojewoda, nie czekając na instrukcje z góry, na instrukcje od ministra spraw wewnętrznych, w momencie, kiedy kryzysowa sytuacja pojawiała się w województwie mazowieckim, natychmiast podejmowałem działania. Tymczasem dzisiaj mamy sytuację taką, że odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe nie podejmują działania, czekając biernie na instrukcje od przełożonych. To jest odwrócenie logiki, to jest odwrócenie normalnej, zdrowo reagującej machiny państwa. To jest odwrócenie, to jest działanie zresztą sprzeczne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Pamiętam powódź 2010 roku i w momencie, kiedy otrzymałem sygnał o przerwaniu wału w Świniarach, to po 2 godzinach byłem na miejscu. Tymczasem dzisiaj pewnie wojewoda w analogicznej sytuacji
czekałby na decyzję ministra, zanim by podjął jakiekolwiek działanie. To jest smutne. To jest smutne, że tak się w Polsce dzieje. No ale mamy do czynienia z państwem, które jest zbudowane z góry na dół. Wszystko może działać wyłącznie na rozkaz. Za samodzielność i inicjatywę ludzi się karze, a nie nagradza. A teraz... Dziękuję bardzo. Tak, Michale, proszę bardzo, kontynuuj. Halo, Michał? Już. A teraz cofnę się do roku 2006, kiedy kieruje pan kampanią wyborczą Hanny Gronkiewicz-Waltz i wasza kandydatka na prezydentkę Warszawy pokonuje byłego premiera, pełniącego funkcję prezydenta Warszawy, Kazimierza Marcinkiewicza. PiS rządzi, jest na fali, a wy wygrywacie wybory w Warszawie. Co było tym sednem tej kampanii zwycięskiej? Zespół ludzi, program, komunikacja marketingowa, że potem udało się tak zbudować tą drużynę, że utrzymaliście władzę do najcięższego, chociaż prezydent się Warszawy zmienił, jest Rafał Trzaskowski, ale jednak ten obóz demokratyczny, pan już jest poza platformą, ale ten obóz demokratyczny władzę w Warszawie utrzymał. Co było sednem tej kampanii 2006 roku i co można by przenieść, no, 50 lat później? Wielu ludzi, z którymi wówczas pracowałem w tamtym sztabie wyborczym, którym kierowałem i których do tego sztabu wyborczego włączyłem, do dzisiaj pełni wiele istotnych funkcji, czy to we władzach miasta stołecznego Warszawy, czy w dzielnicach. I dumny jestem z tego, że takim fantastycznym zespołem wówczas kierowałem. Źródłem tego sukcesu byli na pewno ludzie, świetni ludzie. Z wieloma z nich wciąż jestem w kontakcie, utrzymuję przyjazne relacje i choć dzisiaj oni w większości pozostali w platformie, ja jestem gdzie indziej, to nasze relacje są przyjacielskie i bardzo dobre. Więc pierwszym źródłem tego sukcesu byli na pewno ludzie. Pamiętam, że jak zaczynaliśmy tamtą kampanię, jak podejmowałem się tej roli, to się wiele osób trochę pukało w głowę. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz miała często takie obrzydliwe przezwisko, którego nie chcę przypominać. Marcinkiewicz był wciąż na fali bardzo wysokiej popularności jako popularny premier odwołany przez Jarosława Kaczyńskiego. Stukano się w głowę, za co ty się bierzesz? Przecież jesteście z góry przegrani i tylko sobie karierę i życie niszczysz. Ja zacisnąłem zęby, pomyślałem sobie, że musimy te wybory wygrać. Wierzyłem bardzo w tą wygraną. Wierzyłem w Hannę Gronkiewicz-Waltz, która była zupełnie inną osobą niż zbudowany wcześniej wizerunek. Ja miałem szczęście ją znać przez kilkanaście lat wcześniej i wiedziałem, że jest to osoba, która sprawdzi się jako prezydent Warszawy i jest w stanie wygrać tą kampanię przy dobrze zorganizowanym sztabie i przy dobrze zbudowanej kampanii marketingowej. No i udało się pokonać Kazimierza Marcinkiewicza. Dla Platformy Obywatelskiej była to pierwsza wygrana po serii przegranych wyborów wcześniejszych. Za tym poszły wygrane kolejne. PiS stracił władzę zarówno w Warszawie, jak i w konsekwencji serii przegranych w 2007 roku stracił władzę w państwie. No, dziś ta sytuacja się odwróciła. Dziś ta sytuacja się odwróciła. Mam nadzieję, że tegoroczne jesienne wybory doprowadzą do podobnej zmiany, jak wówczas nam się wtedy udało ją zapoczątkować. I że ta seria ostatnich sześciu przegranych
wyborów, czy też sześciu wygranych PiS-u, zostanie zakończona w tym roku. Dziękujemy. Ja poproszę w tej chwili Roberta o zabranie głosu, o mikrofon. Także Robercie, proszę bardzo, w tej chwili masz mikrofon. Oj, przepraszam, panie Jacku, dzisiaj nie wiem, czy mnie jest tak słabo słychać, czy po prostu nasi słuchacze i współprowadzący mają problemy, bo Michałowi udzielają głosu problem, Robertowi próbuje udzielić głosu problem. To zróbmy inaczej. Teraz sprawdzimy słuchaczy, więc ja oddam głos w tej chwili pierwszej, która się zgłosiła, Ani. Ania Gryta. Proszę bardzo, Aniu. To teraz moje pytanie, czy mnie słychać? Tak, o, ciebie znakomicie. Świetnie. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór wszystkim. To ja mam jedno pytanie. No, nie uciekniemy od tego samorządu, dlatego że to jest z kolei obszar moich zainteresowań. I chciałam zapytać o taką rzecz. Mówił pan o mediach publicznych, ale ja mam takie pytanie. Czy wy jesteście w stanie, może nie obiecać, ale zastanowić się nad tym, czy nie uważacie za stosowne i słuszne, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Polsce, różne kontrowersje z gazetami władzy, a w niektórych miejscach i telewizjami, czy nie należałoby wprowadzić całkowitego zakazu prowadzenia mediów przez samorządy lokalne? Kiedyś bym pewnie odpowiedział, że tak, że zarówno państwo, rząd, jak i samorządy nie powinny być wydawcą gazet, nie powinny być nadawcą programów radiowych i telewizyjnych. Tylko że dzisiaj świat się dużo bardziej skomplikował. Pojawiły się media społecznościowe, pojawił się internet. Dzisiaj granica pomiędzy tym, co jest gazetą, a co jest biuletynem, co jest platformą internetową niezależną, a co jest oficjalną stroną internetową, jest bardzo mocno zatarta. Ja myślę, że ludzie potrzebują informacji z różnych źródeł i najważniejsze jest nie to, żeby komuś zakazać jakiejś działalności, tylko to, żeby uczynić sytuację przejrzystą. Myślę, że czytelnicy, telewidzowie, słuchacze radia powinni wiedzieć jasno, kto jest nadawcą komunikatu, który do nich dociera. Powinni umieć odróżnić od razu, czy dana gazetka lokalna jest gazetą niezależną, czy też jest biuletynem, często niestety biuletynem propagandowym lokalnej władzy, lokalnego wójta, burmistrza czy prezydenta. Choć są i dobre gazetki wydawane przez lokalnych wójtów, prezydentów czy burmistrzów. Myślę, że nie rozwiążemy tego drogą takiego sztywnego prawnego zakazu. Zresztą z tego, co wiem, w żadnym kraju na świecie tego typu zakazy nie istnieją. Myślę, że należy też jeszcze jedną rzecz w Polsce wprowadzić i to prawnie. Władze publiczne nie powinny konkurować z mediami prywatnymi na lokalnym rynku reklamowym. Biuletyny, gazety wydawane przez gminy, przez samorządy, ale również media publiczne nie powinny konkurować o reklamę z mediami niezależnymi. Również telewizja publiczna i radio publiczne nie powinno uczestniczyć w grze na rynku reklamowym, w walce na rynku reklamowym, bo to nie jest uczciwa konkurencja. Jeżeli konkuruje ze sobą niezależny nadawca czy niezależny wydawca, który nie ma żadnych zewnętrznych dotacji,
z lokalnym biuletynem wydawanym przez spółkę komunalną i wspieranym finansowo przez gminę, czy też krajowy nadawca taki jak Polsat czy TVN z telewizją publiczną, która dostaje miliardowe dotacje z budżetu państwa, korzysta z abonamentu i konkuruje o ten sam rynek reklamowy. To bym wyeliminował. Wszystko, co jest publikacją państwową, czy to rządową, czy samorządową, nie powinno korzystać i nie powinno mieć dostępu do rynku reklamowego, bo to nieuczciwa konkurencja. I wreszcie ostatnia rzecz, bo to uzależnianie mediów lokalnych bardzo często odbywa się też poprzez świadome kierowanie pieniędzy publicznych na tak zwane ogłoszenia, za publikację tak zwanych ogłoszeń obowiązkowych o różnego rodzaju przetargach, sprzedażach i tak dalej, komunikatów urzędowych, kierowanie do wybranych mediów, które politycznie sprzyjają danej władzy. I to się dzieje zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie państwowym. Tu powinna obowiązywać ta sama zasada, która obowiązuje przy przetargach publicznych. Gazeta, w której władza publiczna umieszcza swoje reklamy, powinna być wybierana w drodze otwartego, przejrzystego przetargu w trybie, który znamy z ustawy o zamówieniach publicznych. Jeżeli mogę słowo dopowiedzieć, to ja widziałam te państwa propozycje, natomiast mam jakby... Moje zastrzeżenia wynikają jakby z zamiennego stosowania tych określeń media regionalne czy media lokalne, ponieważ my mówimy o mediach lokalnych w tym sensie, że jest to na przykład protestujące w tej chwili Stowarzyszenie Gazet Lokalnych i Stowarzyszenie Mediów Lokalnych, bo proszę mi wybaczyć, ale jakby kwestia reklam to jest tylko jeden aspekt. Druga kwestia to jest w ogóle brak równowagi, jeżeli gazeta miejska czy powiatowa jest wydawana z naszych pieniędzy po prostu, więc jest finansowana przez mój samorząd i teraz biorąc pod uwagę, jaką sytuację mamy właśnie w mediach publicznych, to no, ja mocno bym się zastanawiała, jaka jest równowaga, jeżeli chodzi o dostęp na przykład radnych opozycyjnych do publikacji w gazetach wydawanej przez burmistrza czy wójta. Więc czy to nie powinien być jednak zakaz? Wie pani, w takiej malutkiej gminie, jednej z najmniejszych gmin w województwie mazowieckim, jak gmina Czarnia, albo w gminie Rusinów, albo w gminie Mirów, żadna niezależna gazeta nie jest w stanie się utrzymać. Lokalny rynek jest zbyt słaby. Nie ma reklamodawców. Żadna gazeta nie zarobi na swoją obecność na tym rynku. Nakłady będzie miała zbyt małe, żeby ze sprzedaży to sfinansować, a ludzie nie będą kupowali za więcej niż złotówkę czy 2 złote takiej lokalnej gazetki. I w takich gminach gazetka wydawana przez wójta spełnia jakąś ważną rolę informacyjną. Gdyby jej nie było, nie byłoby żadnej innej gazetki. Na szczęście jest niezależna prasa poziomu wyższego, regionalna, czy też media ogólnopolskie. Jeżeli w tej małej gminie, w której żadna niezależna gazetka się nie utrzyma, a wójt przekształci swój biuletyn w tubę propagandową, w której sam się bez przerwy wyłącznie wychwala, jeżeli taki wójt zrobi grubą aferę, to jeżeli istnieją niezależne media na poziomie regionalnym czy krajowym, to one to opiszą. Ja bym się tego tak strasznie nie bał, że w takiej gminie jest taka lokalna gazetka. Największy problem zaczyna się wtedy, kiedy również media poziomu regionalnego czy też krajowego zaczynają być ekonomicznie uzależniane albo tracą swoją niezależność. I to się na szczeblu czy w segmencie prasy regionalnej stało w ostatnich latach. Otóż spółka państwowa kontrolowana przez rząd, PKN Orlen, przejął udziały w większości regionalnych gazet codziennych. I to jest coś,
co zagraża demokracji, co zagraża rynkowi, co zagraża wolności mediów w sposób bardzo wysoki. To się również dzieje na poziomie narodowym, bo no, widać bardzo wyraźnie podejmowane przez obecny rząd próby uzależnienia, politycznego uzależnienia mediów od siebie. No, obecny atak na RMF ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nowego przewodniczącego pana Świrskiego jako żywo przypomina zapędy cenzorskie. I jest de facto zapędem cenzorskim i ma wywrzeć taki efekt mrożący i wystraszyć media wciąż niezależne od bycia krytycznymi wobec władzy. To budzi mój ogromny niepokój. Natomiast ja się obawiam, że przecinając nadmiernymi zakazami tą działalność lokalnych biuletynów wydawanych przez władze gminne, pozbawilibyśmy pewnie część lokalnych środowisk jakiegokolwiek w ogóle źródła informacji o tym, co jest ważne w lokalnej społeczności, o ważnych wydarzeniach, o ważnych miejscach. Więc tu byłbym bardzo ostrożny z postulowaniem takiego zakazu wydawania jakichkolwiek biuletynów przez władze gminne, ale być może państwo powinno stworzyć jakieś mechanizmy wsparcia dla mediów lokalnych. W wielu krajach, gdzie nie istnieją takie zakazy, istnieją publiczne środki, publiczne finansowane ze środków publicznych instytucje, których celem jest wspieranie lokalnych mediów, wspieranie także finansowe. I w Polsce brakuje takiej polityki medialnej państwa, która nie uzależniając politycznie lokalnych mediów od siebie, wspierałaby ich istnienie i wspierała ich niezależność w ten sposób. Dziękuję za odpowiedź, panie Jacku. Ja poproszę teraz Roberta. To bym dodał, kraje skandynawskie bym przytoczył jako fantastyczny przykład, gdzie prowadzą państwa skandynawskie, właściwie wszystkie państwa skandynawskie, świadomą politykę wspierania po pierwsze prasy drukowanej i po drugie świadomą politykę wspierania niezależnych mediów lokalnych. I to jest możliwe. Dziękuję za dopełnienie tej ważnej informacji. Teraz zapraszam Roberta, który był, ale coś mu się tam wydarzyło po drodze, więc wrócił, jest. Zapraszam, Robercie. Dokładnie, mam nadzieję, że mnie słychać. Dobry wieczór. Ja mam dwa pytania w sumie. Pierwsze pytanie, co pana zachęciło do dołączenia do Polski 2050 Szymona Hołowni? Co było takim głównym powodem? To pierwsze pytanie, a drugie pytanie jest takie, jak panu podoba się ta koalicja z PSL-em? Obecna koalicja właśnie Polski 2050 z PSL-em. Dziękuję. Do Polski 2050, właściwie dołączyłem jeszcze nie do Polski 2050, bo jej wtedy nie było, ile w trakcie kampanii prezydenckiej w kilku wpisach na moim prywatnym profilu facebookowym publicznie wsparłem Szymona Hołownię, który mi imponował swoją odwagą mówienia w sposób prosty, przekonujący o sprawach trudnych. Imponował mi tym, że umiał znaleźć język, którym docierał do takich ludzi, którzy nigdy wcześniej nie byli aktywni w życiu publicznym i bardzo często nie uczestniczyli w żadnych wyborach wcześniej. Umiał ich zaktywizować, umiał ich pobudzić do działania. Sądziłem, że daje on nadzieję, że głosy, które na niego padną, to będą głosy, które poszerzają elektorat przeciwników kandydata Prawa i Sprawiedliwości i dadzą szansę być może na wygraną z Andrzejem Dudą. Bo ja miałem takie przekonanie i mam je zresztą dzisiaj i tamta kampania prezydencka moim zdaniem bardzo mocno to udowodniła, że ani Rafał Trzaskowski, ani Platforma Obywatelska nie są w stanie samodzielnie wygrać z Prawem i Sprawiedliwością.
ich elektorat jest za mały, a maksymalna mobilizacja tego elektoratu w trakcie kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego, imponujące 10 milionów głosy, też były niewystarczające. Jeżeli mamy w tym roku wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, to musimy wygrać i możemy wygrać tylko w ten sposób, że do tego elektoratu, który nie wystarczył w 6 kolejnych wyborach na tą wygraną, dołożymy dodatkowy elektorat zmobilizowany przez kogoś nowego w polskiej polityce. Uwierzyłem w Szymona Hołowni, że on będzie miał tą zdolność i nadal wierzę, bo Szymon Hołownia po wyborach nie zaprzepaścił swojego kapitału, choć nie wygrał. Zbudował najpierw ruch społeczny Polska 2050, potem stworzył partię polityczną, w której już jestem od początku i która ma szansę, i badania to pokazują, powiększać wcześniejszy elektorat opozycji, który nie wystarczał na wygraną z PiS-em. I dlatego jestem w Polsce 2050, że wierzę, że mocna Polska 2050 to jest właśnie szansa na wygranie tegorocznych wyborów jesienią. Co więcej, jestem przekonany, że jest to partia, że jest to grupa ludzi, którzy choć wielkiego doświadczenia w polityce nie mają, mogą swoją obecnością w polityce wnieść ożywczy powiew do tej polityki, wnieść pewne zmiany, wnieść dużo autentyzmu, dużo zapału, który jest potrzebny w polskiej polityce, która w rutynie tego dwubiegunowego podziału, który od lat zakleszczył się w konflikcie, potrzebuje czegoś nowego, potrzebuje nowego spojrzenia. Polska 2050 jest partią, która bardzo mocno pracuje nad pozytywnym programem, nad pokazaniem tego, po co warto wygrać z obecnie rządzącymi, jaka ma być Polska po wyborach, jakie reformy powinniśmy robić, i sporo takich programowych dokumentów publicznie przedstawiliśmy i praktycznie nie ma miesiąca, żebyśmy nie przedstawiali, taki chociażby jak przedwczoraj ten dokument o mediach publicznych. Dziękuję za odpowiedź. Panie Jacku, w polityce początek wypowiedzi jest dosyć bardzo ważny. Ja z uwagą przysłuchiwałem się odpowiedzi pana. Na samym początku pan stwierdził: sądziłem, że daje on nadzieję. Oczywiście pan później to rozbudował, ale ten początek, sądziłem, to już pan tak nie sądzi, że daje nadzieję. Ja wiem, że za chwileczkę pan powie, że to jest zdanie wyrwane z kontekstu, ale tak jak powiedziałem, w polityce liczą się również słowa wypowiedziane te na samym początku. Sądziłem wtedy i teraz sądzę. Pytanie było, dlaczego wówczas przyłączyłem się i dlaczego jestem nadal. Tu się nic nie zmieniło. Jestem konsekwentny w tym wyborze. Jestem konsekwentny też w tym przekonaniu, że obozowi opozycji potrzeba jest różnorodność. Jeżeli chcemy poszerzyć elektorat opozycji, zwiększyć go w porównaniu z tym elektoratem, który nie wystarczał opozycji na wygraną w poprzednich 6 wyborach, to możemy to zrobić tylko w ten sposób, że opozycja zaproponuje wyborcom wybór. Choćby w ostatnich dniach, moim zdaniem, mamy argument jak na talerzu za potrzebą różnorodności opozycji. Donald Tusk wchodzi w licytację z Jarosławem Kaczyńskim na populizm. Wchodzi w licytację na 800+, na podnoszenie progów podatkowych, babciowe i tak dalej. Nie wszystkim wyborcom, nawet Platformy Obywatelskiej, to odpowiada. Dobrze będzie, jeżeli po stronie opozycyjnej w oczywisty sposób antypisowskiej będzie jednak alternatywa. Będą siły i będzie ruch, który pokazuje inne priorytety, który pokazuje je w sposób pozytywny, niekonfrontacyjny, bo ja wcale nie jestem zwolennikiem konfrontacji wewnątrz opozycji, ale też nie jestem zwolennikiem podpisywania jakichś fikcyjnych paktów o nieagresji.
One są pozorem, bo tak naprawdę z agresją w polityce, również pomiędzy partiami opozycyjnymi, mierzymy się cały czas. My bardzo mocno odczuwamy w Polsce 2050 agresję wielu ludzi, których no, nazywamy czasami wyznawcami jednej listy, którzy żądają od nas jedności rozumianej jako podporządkowanie się wiodącej sile po stronie opozycyjnej. Wręcz odwrotnie, nie taka trochę barokowa jedność, gdzie w tej jedności mieliby się zmieścić ludzie od skrajnej lewicy po konserwatystów, którzy są po stronie opozycyjnej, będzie siłą opozycji, tylko rozsądna różnorodność, w której wyborca znajdzie taką partię, na którą będzie głosował nie dlatego, że widzi ją jako mniejsze zło, tylko dlatego, że się zgadza z jej postulatami. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana, ale raczej techniczne i formalne. Panie Jacku, ja widzę, że tutaj mamy jeszcze troszeczkę chętnych do zabrania głosu, do zadania pytania. Będziemy jeszcze mieli tak z pół godzinki, może troszeczkę dłużej czasu. Dopóki państwo chcecie mnie gościć, jestem do waszej dyspozycji. A to ja już jestem bardzo, że tak powiem, szczęśliwy i happy, dlatego że większość pytań staram się oddać naszym słuchaczom, a ja dzisiaj troszeczkę zabrałem im czasu, więc kontynuując to, oddaję już mikrofon kolejnej osobie. Zapraszam w tej chwili Seweryna. Seweryn, proszę bardzo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już pan wspomniał, trochę taka sekwencja zdarzeń się była ciekawa. No, przyleciała nam rakieta w grudniu, dwuosobowa grupa poszukiwawcza jej nie znalazła. Znalazł ją w cudzysłowie grzybiarz. Okazało się, że murem za polskim mundurem jest ważniejszy niż murem za Błaszczakiem, w związku z tym 800+, Platforma odpowiedziała, no i wykreujecie się na trzecią drogę. Ja znam wasze strategie. Tam jest zbiór pobożnych życzeń i manifest, ale nie ma żadnych konkretów. A pan doskonale wie, że w tej chwili program wyborczy to się za bardzo nie liczy, tylko liczy się kilka dobrych pomysłów, które chwycą, które będzie można rozwijać. I ja osobiście uważam, że ta trzecia droga jest potrzebna. Kiedy zaprezentujecie te pomysły? Dziękuję. No, po pierwsze, chciałbym pana zachęcić do wejścia na stronę strategie2050.pl. Jest tam szereg dokumentów programowych, które przyjmowaliśmy. Bo my gościliśmy pana Suchonia, ja też jestem z Rady Rebeliant. Ja to wszystko przeczytałem i tak jak mówię, tam nie ma żadnych konkretów. Bo ja wiem, że tam jest na przykład jednolita danina, ale nie ma na przykład, czy ta danina ma wynosić 40 czy 50%. Edukacja, energia. Tam nie jest nic policzone. Tam nie ma, ile to będzie kosztować, co i za co. Nie. Wydaje mi się, że pan nie zapoznał się dokładnie z tymi dokumentami, których są setki, a nawet tysiące stron, bo nasz program zdrowotny razem z załącznikami to jest prawie 1500 stron. Bardzo konkretnych propozycji, bardzo konkretnych. Zapewniam pana, policzonych, sprawdzonych na tyle, na ile możliwe jest zrobienie tego, będąc w opozycji, to opozycji pozaparlamentarnej. Nigdy programy opozycyjne nie są tak konkretnie policzone jak propozycje rządowe siłą rzeczy, bo rząd ma dostęp do danych, rząd ma dostęp do aparatu analitycznego, instytucji publicznych, które zajmują się analizą danych i trudno domagać się od opozycji, żeby aż do tego stopnia jak propozycje rządowe była w stanie policzyć skutki finansowe proponowanych zmian legislacyjnych i tak dalej. Nie przypadkiem inicjatywy poselskie są zwolnione z tego obowiązku. Ale wracając do tego, co pan powiedział, przypomnę, że nasza koalicja z Polskim Stronnictwem Ludowym rozpoczęła się od próby wynegocjowania tego, co wspólne.
zestawu postulatów programowych. Nie zakroiliśmy tego bardzo szeroko i bardzo ambitnie, ale w ogóle to zrobiliśmy. Wcześniej przez ponad rok zapraszaliśmy wszystkie partie opozycyjne do rozmowy na temat postulatów programowych, z którymi opozycja po wyborach powinna przystąpić do tworzenia nowego rządu i nie napotykaliśmy na zainteresowanie ani Platformy, ani Lewicy do spotkań, gdzie wyznaczone były kolejne terminy, konkretne terminy, nie dochodziło i nigdy nie doszło. Z PSL-em nam się udało rozpocząć rozmowę na temat postulatów programowych. Przygotowaliśmy i opublikowaliśmy pod koniec marca, bodajże w ostatnim tygodniu marca mieliśmy konferencję prasową wspólną, szeroko komentowaną przez media, gdzie przedstawiliśmy nasz program 3 plus 3 jako początek. Trzy zobowiązania do zrealizowania w pierwszych 100 dniach funkcjonowania nowego rządu po wyborach, w którym jeśli się znajdziemy, będziemy do tego dążyć i trzy projekty do realizacji w całej kadencji przyszłego wspólnego rządu. To był początek naszej pracy nad koalicją, potem podpisaliśmy umowę koalicyjną, której pierwsza część w całości jest dokumentem programowym i gdyby pan zechciał go przeczytać, znajdzie pan szereg konkretnych propozycji. Również na przykład alternatywną propozycję dla programów typu 500+, czy 800+, czy programów rozdawania wszystkim jak leci. Propozycje podatku wspólnego podatku rodzinnego wzorowanego na rozwiązaniach francuskich, które istnieją i funkcjonują. Owszem, propozycję niepoliczoną, bo można progi podatkowe w tej propozycji ustawić różnie i ona na pewno będzie musiała być policzona w momencie, kiedy będziemy dysponowali narzędziami, żeby to wszystko policzyć, ale jest to odpowiedzialny sposób myślenia o państwie, nie proinflacyjny, jak populistyczne rozdawnictwo, nie zabierający pieniądze samorządom, jak podnoszenie progu podatkowego do 60 tysięcy złotych bez rekompensaty dla samorządów. To jest zupełnie inne myślenie o polityce rodzinnej. Mamy takie propozycje i będziemy mieli. Pracujemy w tej chwili nad przygotowaniem wspólnej konwencji programowej, wspólnego wydarzenia, które prawdopodobnie odbędzie się w drugiej połowie czerwca, gdzie będziemy chcieli trochę poszerzyć te nasze programowe propozycje i na pewno je przed rozpoczęciem wyborów nie przedstawimy po raz pierwszy, tylko ponowimy, pogłębimy. Poszerzymy, bo my cały czas mówimy o tym, że nie wystarczy wygrać z PiS-em. Trzeba wygrać po coś. Wyborcy oczekują od opozycji odpowiedzi, jaka ma być Polska po tym zwycięstwie, a nie wyłącznie odpowiedzi, że wystarczy, że wygramy, a wszystko będzie lepiej. To tylko ja krótko, to ja powiem ze swojej strony. Moim zdaniem, jak nie policzycie i nie pokażecie, to nikt wam nie uwierzy. Dziękuję bardzo. Wiele rzeczy liczymy. Tam, gdzie to jest możliwe, liczymy. Natomiast skomplikowane obliczenia podatkowe wymagają też czasu i wymagają odpowiedzialności. Na pewno nie będziemy partią, która w ciągu 24 godzin w reakcji na propozycję politycznego przeciwnika przedstawia własną kontrpropozycję o ogromnych skutkach dla budżetu państwa, dla finansów publicznych, dla samorządów i dla wszystkich, bo to jest właśnie nieodpowiedzialne. To jest właśnie nieodpowiedzialne. Dziękujemy. Seweryn, zapraszam Edytę. Edytka. Dzięki, Artur. Dobry wieczór wszystkim. Witam pana bardzo serdecznie. Witam również. Czy ja mogę mieć dwa pytania, że na wstępie spytam? Ależ tak, naturalnie. Chciałabym pana spytać tak z czystej ludzkiej ciekawości, bo to naprawdę nieczęsto chyba się zdarza. Dlaczego pan odmówił przyjęcia mandatu posła w 2019 roku? Dobrze, odpowiadam.
miałem możliwość objęcia tego mandatu, ponieważ byłem pierwszy na liście, który mandatu nie otrzymał w wyborach i w momencie, kiedy Andrzej Halicki został wybrany do Parlamentu Europejskiego, mogłem zostać posłem w jego miejsce. Dostałem zaproszenie do złożenia przyrzeczenia poselskiego i do rozpoczęcia pełnienia tego mandatu z Kancelarii Sejmu. Odmówiłem. Odmówiłem dlaczego? To była wiosna 2019 roku. Jesienią miały być wybory. Do końca kadencji pozostało pół roku. Pół roku w okresie przedwyborczym, w okresie kampanii wyborczej, kiedy Sejm zbiera się rzadziej, kiedy projekty legislacyjne wnoszone do Sejmu są projektami nieistotnymi zazwyczaj, bo jest w Polsce zasada dyskontynuacji i wiadomo z góry, że prace legislacyjne nad tymi projektami nie będą mogły być pogłębione. W związku z tym nie wnosi się jakichś rozbudowanych projektów legislacyjnych. Doszedłem do wniosku, że byłoby nieuczciwe z mojej strony, gdybym wówczas skorzystał z tej okazji, no bo to była jakaś okazja, pewnie bym miał piękny zapis w swoim CV i pewnie bym mógł trochę zarobić jako poseł przez te pół roku, ale doszedłem do wniosku, że byłoby nieuczciwe, gdybym w takim momencie wszedł do Sejmu na sam koniec kadencji, bez szansy na zrobienie czegokolwiek sensownego, na rozpoczęcie czegokolwiek sensownego. Uznałem, że moje miejsce jest gdzie indziej. Zwłaszcza, że to był Sejm, jest zresztą niestety nadal, w którym wszystkie inicjatywy inne niż rządowe albo posłów partii rządzącej są udupiane i można wyłącznie głośno krzyczeć nie, a nawet czasem głośno się krzyczeć nie da. Pomyślałem sobie, że mój głos jest bardziej potrzebny poza parlamentem. Byłem wówczas aktywnym uczestnikiem tak zwanej opozycji ulicznej. Chodziłem regularnie od początku powstania KOD-u na protesty Komitetu Obrony Demokracji. Potem przystąpiłem do Ruchu Obywateli RP. Uważałem, że moja obecność poza parlamentem jest sensowniejsza i choć pieniędzy tam nie dostanę, to być może więcej sensownych rzeczy zrobię niż przez te kilka miesięcy w Sejmie. W związku z tym nie przyjąłem tego mandatu. Wielkie szapoba z mojej strony, jeśli mogę powiedzieć, bo inni przyjmowali te mandaty. A jeśli mogę przejść do drugiego pytania, to powiem tak. Do czasu pytania Goberta, jak słyszałam, co pan mówi, to właściwie uważałam, że mówi pan moim głosem. A ja jestem wyborcą potencjalnym, wyborcą PO. I tu teraz moje pytanie. Dlaczego ja, owszem, znaj proporcje mocium panie, ja wiem, że ja jestem zwykły szary zjadacz chleba, a pan polityk prominentny, ale dlaczego ja uważam, że w tej chwili jesteśmy w sytuacji, że albo będzie demokracja, albo autokracja i innej drogi nie ma, a pan uważa, że jest trzecia droga. Przecież o tym, co pan mówił na temat polityki lokalnej i sterowanej od góry, to ja po prostu pod każdym słowem, które pan powiedział, się podpisuję. A dlaczego się różnimy? Ja pamiętam czasy komunistyczne. Ja swoją działalność polityczną rozpocząłem jako student w 1979-80 roku w czasie strajków sierpniowych pod Stocznią Gdańską, potem działałem w opozycji. Wydawałem książki drugiego obiegu, czasopisma. I pamiętam w tamtym czasie, kiedy nawet tak zgryźliwie czasami mówiliśmy w moim środowisku, trzecia droga do trzeciego świata, że nie ma trzeciej drogi pomiędzy wolnością a autorytaryzmem. Jest albo demokracja i wolność, albo autorytaryzm, czy też totalitaryzm i brak wolności. Wtedy to było uzasadnione. Ale dzisiaj ta trzecia droga, o której my mówimy, to jest troszeczkę
co innego niż to, co pani wyraziła. Dzisiaj ta trzecia droga to nie jest jakaś trzecia droga, która ma być czymś innym niż demokracja i czymś innym niż totalitaryzm. My jesteśmy w oczywisty sposób, jako Polska 2050, po stronie partii demokratycznych. W oczywisty sposób. Obraża mnie, bardzo obraża, jeżeli ktoś mówi, a niestety zdarzają się takie publiczne wypowiedzi, że my stoimy tam, gdzie PiS. Ostatnio napisała to jedna z dziennikarek Gazety Wyborczej. Mi się przypomniało, jak Jarosław Kaczyński już pewnie z 10 lat temu powiedział, że wy stoicie dzisiaj tam, gdzie ZOMO. My stoimy tam, gdzie wtedy, wy stoicie tam, gdzie ZOMO. To są obraźliwe słowa, zarówno w wydaniu Kaczyńskiego, i zdumiewa mnie, że niektórzy ludzie opozycji dzisiaj przyjmują ten sam język, odnosząc się do Polski 2050 i do Szymona Hołowni, którego grzech ma polegać na tym, że chce iść inną drogą. Inną drogą w tym samym kierunku do demokracji, ale chce proponować coś więcej niż tylko antypis, bo niestety z przykrością stwierdzam, że partia, która była przez lata moją partią, z której nie chciałem odchodzić i która mnie wyrzuciła, i było to dla mnie bardzo bolesne, dzisiaj zeszła na pozycje populistyczne i w jakimś stopniu przypomina walcząc z Prawem i Sprawiedliwością populizm tego, z kim walczy. W jakimś stopniu przyjęła sposoby działania tamtej strony. Donald Tusk, który jest moim przyjacielem i mam nadzieję, że pozostanie moim przyjacielem i że nie będzie miał pretensji, że czasem bywam wobec niego krytyczny. Znamy się z czasów studenckich. Donald Tusk dzisiaj bardzo często przypomina takiego polityka, który podobnie jak Jarosław Kaczyński jest takim archetypem władcy. To jest zupełnie inny Donald Tusk niż ten, który prowadził Platformę do zwycięstw na początku lat 2000 czy 2007 roku. Z przykrością to stwierdzam. I teraz ta nasza trzecia droga to jest po prostu inna droga. Uważam, jeszcze raz to powtórzę bardzo mocno, że jeżeli nie damy wyborcom opozycji szansy realnego wyboru pomiędzy różnymi wizjami tego, co ma być po, to zawęzimy, a nie poszerzymy elektorat opozycji. Zmniejszymy, a nie zwiększymy szansę na wygraną z Prawem i Sprawiedliwością. Dziękuję bardzo. Pozwoli pan, że pozostanę przy swoim zdaniu. Historia Polski po 89 roku wskazuje, że zjednoczeni wygrywaliśmy. Nawet jeśli wygrywali oni, a nie my. Ale dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wie pani, ja jeszcze coś powiem. Próbował zjednoczyć opozycję również Grzegorz Schetyna przed wyborami europejskimi w 2019 roku. Prawie mu się to udało. Wówczas powstała jedna lista opozycji, choć poza tą jedną listą znalazła się, zdaje się, Wiosna Biedronia i jeszcze jakiś jeden malutki odprysk lewicy. Ale prawie mu się to udało. Tamta jedna lista jednak nie wygrała z PiS-em, ale była budowana zupełnie inaczej niż dzisiaj próbuje się budować jedną listę. Była budowana z szacunkiem dla wszystkich partii i dla ich podmiotowości w ramach tej jednej listy. Z dużą troską o to, żeby najsilniejsza wówczas partia, podobnie jak dzisiaj Platforma Obywatelska, nie zdominowała partnerów tej jednej listy. Gdyby dzisiaj w ten sposób była budowana jedność opozycji, to być może tą jedną listę, w której możemy się pięknie różnić, mielibyśmy. Ale mam wrażenie, że dzisiaj filozofia budowy jednej listy jest zupełnie inna. I że wchodząc na tą jedną listę, nie moglibyśmy już, nie mielibyśmy już akceptacji, dlatego że w pewnych sprawach się różnimy, czy pewne sprawy widzimy inaczej, czy w pewnych sprawach mamy swoje, nieco inne propozycje.
które przecież podnosimy i przedstawiamy niekonfrontacyjnie, wierząc, że po wyborach będziemy umieli wspólnie tworzyć jeden rząd. W pierwszym paragrafie porozumienia koalicyjnego Polski 2050 i PSL-u jest zapisane, że celem tego porozumienia jest współuczestnictwo w tworzeniu rządu po wyborach. Przecież oczywiste jest, że sami z PSL-em tego rządu nie stworzymy. W pierwszym paragrafie tego naszego porozumienia koalicyjnego mówimy o tym, że chcemy współpracować z całą demokratyczną opozycją. Dziękuję panu bardzo. Panie Jacku, jak słyszałem tą trzecią drogę, o której mówił Szymon Hołownia, to mi się zaraz skojarzył kabaret Tej. Taki sketch z tyłu sklepu w Opolu, bodajże w 81 roku, jak Zenon Laskowik do Bogdana Smolenia mówi, no to wracaj tu mi do kraju, tylko najkrótszą drogą. A mówi, gdzie? Tylko nie tędy, nie przez Himalaje. Także... No ja przypomniałem przecież z mojej młodości, z tego samego czasu, przecież ja pamiętam kabaret Tej i wszystkie skecze Lackowika, które wówczas się znało często na pamięć. Przypomniałem z tamtego czasu to powiedzenie trzecia droga do trzeciego świata. Mi ta nazwa trzecia droga się niestety źle kojarzyła, ale żeśmy długą bardzo dyskusję odbyli i my, i nasi koalicjanci z PSL-u nad tą nazwą i zdając sobie sprawę z pewnych zagrożeń, które się z nią wiążą, jednak uznaliśmy, że ona podkreśla to, co dla nas jest ważne, że chcemy, idąc do wspólnego celu, pójść jednak własną, odrębną drogą i zachować swoją zdolność do odrębnego formułowania pozytywnych postulatów programowych dla przyszłego rządu po wyborach. I w tym sensie używamy sformułowania trzecia droga, bo oczywiście trzecia droga nie ma być żadną alternatywą dla demokracji. Ma nas prowadzić do demokracji. Dziękuję. Zapraszam kolejną osobę. Jest nią Maciej. Proszę bardzo, Macieju. O, dziękuję. Myślałem, że będę musiał jeszcze trochę poczekać. Dobra. Z tą trzecią drogą to ja się nie rozumiem i nie zgadzam się, mimo że pan tłumaczył ją. Ja po prostu się nie zgadzam, ale dobra, to moja sprawa. Ja mam chyba tak to dwa pytania. Pierwsze, czy pan byłby za jakimiś tam zmianami w umowie o pracę, że na przykład osoba, która na przykład nie skończyła jakiegoś określonego roku życia, dostaje niemal całą kwotę, na przykład jest kwota 3800 brutto, i na przykład ta osoba podpisuje umowę o pracę i dostaje niemal wszystko, całą tą kwotę i że nie podzielony składek, nic takiego, żeby po prostu mieć więcej dla siebie. Czy pan jest za tym? Nie bardzo. Czy pan po prostu popiera to, całą, żeby cała kwota poszła dla pracownika, jakaś tam, nie wiem, drobniutka część do państwa? A drugie pytanie, co pan myśli o Konfederacji i Męcenie? Bo mnie trochę przeraża to, co oni tam myślą albo mówią. Na przykład słucham sympatyków Konfederacji Młodych, chyba w moim pokoleniu, którzy uważali, że na przykład Polska bez Unii by sobie poradziła, albo że jak będzie trzeba, to Polska niech opuści Unię. Nie, ja nie rozumiem. Nie rozumiem ich, akceptuję ich poglądy, ale uważam, że Polska bez Unii to jest, będzie licho bardzo. No. Dziękuję. Co do pierwszego pytania, rozumiem, domyślam się, bo pan tego tak precyzyjnie nie wyraził, ale domyślam się, że chodzi o podniesienie dolnego progu opodatkowania, tak? Nie. Chodzi o to, że na przykład proponowała do 5000, bo wówczas te najniższe wynagrodzenia nie będą w ogóle opodatkowane, tak? O to chodzi. Sprecyzuję. Kwota 3800 w ofercie pracy brutto, umowa o pracę i żeby na przykład tylko 100 zł na przykład było w formie jakichś tam do państwa, czy jakichś tam składek, no. Żeby po prostu, jak najwięcej, żeby po prostu było dla pracownika. Oczywiście do określonego roku życia, bo jak już będzie mieć, po tym będzie, jak będzie mieć powiedzmy powyżej jakiegoś tam roku życia, to już będzie normalnie miał płacić składki, o to mi chodzi.
Ja nie jestem zwolennikiem podatku liniowego, który proponuje chyba dzisiaj Mentzen i Konfederacja, który w swoim czasie proponował Kukiz, ale który dawno temu, na początku lat 2000, był przecież jednym z kluczowych postulatów tamtej Platformy Obywatelskiej, dziś już przecież zupełnie innej. Nie jestem zwolennikiem, uważam, że progresywne podatki są uzasadnione, czyli inaczej mówiąc, osoby o niskich dochodach, o niskich zarobkach powinny płacić podatków procentowo mniej w odniesieniu do swoich dochodów w porównaniu z tymi, którzy zarabiają najwięcej. Aczkolwiek te najwyższe zarobki też nie powinny być objęte aż tak wysokim progiem dochodowym, żeby przestawało się opłacać pracować. Myślę, że mamy w Polsce zbyt wysoką rozpiętość pomiędzy wynagrodzeniami najwyższymi i najniższymi. Państwo powinno prowadzić politykę, która sprzyja zmniejszeniu tej rozpiętości. Ona jest jedną z wyższych w tej chwili w Europie. I myślę sobie, że w szczególny sposób ludzie młodzi, zaraz po studiach, w trakcie pierwszych lat pracy, powinni korzystać z dodatkowych ulg podatkowych, bo to jest okres, kiedy młody człowiek ponosi największe koszty tego, co jest przecież bardzo potrzebne i jemu, i społeczeństwu. Chcemy, żeby młodzi ludzie szybko się usamodzielniali, żeby nie żyli na garnuszku starzejących się rodziców, żeby mogli szybko uzyskiwać taki poziom życia, w którym będą dla tych rodziców wsparciem, a nie często kotwicą. Więc tu się chyba z panem zgadzam. Nie do końca zgadzam się, że metodą na to powinno być zbyt wysokie, jak dzisiaj zaproponował Donald Tusk, podnoszenie dolnego progu opodatkowania. Ja już wspomniałem o tym, że my w Polsce 2050 podnosimy propozycję podatku rodzinnego, czyli wspólnego opodatkowania całej rodziny, rodziców wraz z dziećmi. To jest model podatkowy francuski, w którym jeszcze dodatkowo wpleciono mechanizmy wspierające rodziny wielodzietne, ale to jest model, w którym też nikogo nie zwalnia się z podatków całkowicie, bo nawet niewiele zarabiający powinien płacić choćby symboliczny podatek, bo ten podatek jest też wyrazem poczucia odpowiedzialności za państwo, za dobro wspólne, z którego przecież wszyscy korzystamy. Na pewno polski system wymaga reformy. My też proponujemy tak zwaną jednolitą daninę. Nie jesteśmy chyba jedyni. Takie pomysły pojawiały się też kiedyś w Platformie Obywatelskiej. Ale żebyśmy to wszystko mogli zrobić, trzeba wygrać wybory. I do tego się w tej chwili szykujemy. Ale trzeba wygrać wybory też mając propozycje dla ludzi. Ludzie muszą wiedzieć, dlaczego mają na nas głosować, a nie na PiS. I my takie propozycje, zwłaszcza ten podatek rodzinny, pewnie w rozbudowany sposób w najbliższym czasie przedstawimy. A, jeszcze bym tak zadał, jeszcze tak na szybko. Czy pan byłby za... Nie, tylko zapomniałem, o co mnie pan zapytał. Drugie to było Konfederacja i Mentzena, tam ich sympatyków na przykład z pokolenia końca lat 90. lub początku 2000. I ich myślę poza Unią Polską, no tak dalej, żeby byli no nawet za. Ja jestem potężnie zaniepokojony tym przypływem, zwłaszcza młodych ludzi, odpływem od partii liberalnych i demokratycznych, a ich przepływem do Konfederacji. Myślę sobie, że z jednej strony ja to trochę rozumiem. Młodzi ludzie chcą zmiany. Chcą zmiany często rewolucyjnej i takie partie skrajne zazwyczaj młodych ludzi przyciągają. Sam jak byłem młody, też przecież chciałem bardzo zmiany, choć to były zupełnie inne czasy. Natomiast ja mam wrażenie, że ci młodzi ludzie nie dostrzegają,
że państwo, które, które obniża podatki w sposób dramatyczny, to jest tak naprawdę abdykacja państwa z tego, co jest istotą państwa. Państwo powinno świadczyć odpowiedniej jakości usługi publiczne. I to, że one są dzisiaj złej jakości, jak mówi Mentzen, to nie jest uzasadnienie dla ich likwidacji, ich prywatyzacji, tylko to jest uzasadnienie dlatego, żebyśmy mieli takie państwo, które odpowiednio do podatków, które my płacimy, zapewnia nam odpowiedniej jakości usługi publiczne. Mentzen proponuje państwo, w którym nie będzie obowiązkowych ubezpieczeń, czyli państwo, które będzie miało problem, bo będą ludzie w starszym, zwłaszcza wieku, pozbawieni całkowicie dochodów i emerytur. Mentzen proponuje państwo, które redukuje edukację, redukuje publiczną służbę zdrowia do absolutnego minimum. To jest państwo, w którym nasze dzieci nie będą w stanie znaleźć odpowiedniego poziomu wykształcenia. To jest państwo, w którym nasi rodzice, którzy chorują, czy starsi ludzie nie będą mogli, nie tylko starsi, młodzi również, dostać się do lekarza. Już się nie mogą dostać do lekarza, bo PiS tak naprawdę, fundując to rozdawnictwo w postaci 500+, a teraz 800+, zabiera pieniądze ze służby zdrowia, z edukacji, nie reformując podstawowych usług publicznych, które tych reform się domagają, albo wprowadzając takie reformy, które są dla nich destrukcją, jak reformy edukacyjne. To jest państwo, które zaniechuje wykonywania swoich podstawowych zobowiązań dostarczania wysokiej jakości usług publicznych w obszarze bezpieczeństwa, o czym już mówiliśmy, w obszarze służby zdrowia, w obszarze edukacji. Platforma to jest jeszcze dalej krok w tym kierunku. Jeszcze dalej krok w tym kierunku. Bo PiS zabiera ludziom wszystkim w podatkach i nie oddaje tego, co powinien oddać w jakości usług publicznych, tylko rozdaje te pieniądze kosztem usług publicznych. A Mentzen mówi, że nikomu nie będziemy zabierać, ale nikomu też nic nie damy. Radź sobie sam. Niektórzy sobie poradzą, ale większość nie. Dziękuję, Macieju, za pytanie. Zanim poproszę kolejną osobę, a będzie nią Krzysztof.pl, to chciałbym zaprosić państwa na jutrzejszą audycję, podsumowanie tygodnia. Prowadzić będzie wasz ulubiony redaktor Robert Foxer. I tutaj pewnie się nie pomylę, ale płeć piękna już dzisiaj się z tego tytułu cieszy. Także Robert powraca po przerwie. Także zapraszam, i to 19:30 podsumowanie tygodnia. Prowadzić będzie Robert Foxer. I wracamy już z powrotem do pana Jacka Kozłowskiego. Zapraszam w tej chwili Krzysztofa. Krzysztof, proszę bardzo. Dobry wieczór, panie wojewodo. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Dobry wieczór. Panie profesorze, czytam sobie w państwa umowę. Jestem profesorem, choć zdawało... Wykładam na Uniwersytecie Warszawskim w Kolegium Civitas, ale zapraszam mnie jako specjalistę, praktyka, ale nie mam tytułu profesorskiego. To grzecznościowo, właśnie dlatego, że jest pan wykładowcą, tak zwyczajowo na uniwersytetach i w szkołach wyższych mówimy, bez względu na to, czy ktoś jest doktorem, czy jest habilitowanym, jak wykłada, to jest pan profesor. To panie wojewodo, przeczytałem z uwagą państwa umowę koalicyjną pomiędzy PSL-em a Polską 2050, pana Szymona Hołowni, i czytam w pierwszym zdaniu coś takiego. Polska 2050, Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe idą do wyborów z odrębnymi programami. Uwaga, z odrębnymi programami. Macie listę wspólnych spraw. I pierwszy punkt, rozumiem, najważniejszy, który chcieliście zwrócić uwagę, i też nie będę czytał tego w całości, tylko pierwsze zdanie.
usuniemy politycznych nominatów ze spółek i urzędów, zastąpimy ich fachowcami. Obsadzanie swoimi ludźmi publicznych stanowisk od urzędów poprzez sądy aż po spółki oraz tworzenie nowych instytucji tylko po to, by obsadzić je partyjnymi kolegami, to znak firmowy obecnych rządów. Skończymy z tym, panie Jacku, no nie dla jaj. PSL, najbardziej rodzinna firma, która najbardziej dba o wszystkich od kilkunastu, że tak powiem, lat. W ciągu ostatnich 30 lat PSL rządzi w różnych koalicjach, nie wiem, przez 16 lat, czy 18 nawet. PSL jest znany w samorządach od tego, jak sprawnie obsadza swoich bliskich i swoich nominatów partyjnych we wszystkich spółkach. Krzysztof, przepraszam, pytanie, proszę pytanie. Pytanie, dlaczego sobie robicie z ludzi jaja i dajecie taki postulat jako na pierwszym miejscu, kiedy wśród swoich, że tak powiem, posłów, którzy są z kłusownictwa politycznego, bo oni przeszli do państwa koła, państwo jako Hołownia 2050, nie macie mandatu demokratycznego, żeby mieć posłów. Macie też nominatów partyjnych, którzy byli w spółkach Skarbu Państwa na 6 miesięcy tylko po to, żeby wziąć odprawę na kilkaset tysięcy. I wy wychodzicie, macie czelność do społeczeństwa razem z PSL-em wyjść z takim pierwszym postulatem? No nie dla jaj. Naprawdę, panie Jacku, myśli pan, że elektorat to kupi? Przepraszam bardzo, ale jestem trochę wzburzony czymś takim, bo ja znam dobrze PSL. Jacku, przepraszam, Krzysztof, prosiłem o pytanie, nie stawianie tez, teorii, etc. Proszę bardzo, panie Jacku. Panie Krzysztofie, ja też znam dobrze PSL, byłem wicemarszałkiem województwa w okresie, kiedy marszałkiem był pan Adam Struzik, zresztą jest nim nadal, chyba jeden z najdłużej sprawujących swoją funkcję marszałków województw w Polsce. Byłem wojewodą w rządzie, który był utworzony przez Koalicję Platformy Obywatelskiej i PSL-u i mój zastępca, wicewojewoda, był z PSL-u. W PSL-u są różni ludzie. Miałem wspaniałego wicewojewodę. Ani z jednego złego słowa o nim nie powiem. Ale znam oczywiście takich ludzi z PSL-u, o jakich pan mówi. A może to jest tak, że ta koalicja jest też dla PSL-u szansą na to, żeby pewne rutyny wewnątrz PSL-u, czy przyjęte dotychczas w środowisku PSL-u się zmieniły. Może jest szansą dla nas wszystkich, żebyśmy my poprzez tą koalicję również zmieniali PSL. Idziemy do wyborów z odrębnymi programami. Tak napisaliśmy. Choć definiujemy też punkty wspólne. Nie chcemy po wyborach tworzyć jednej partii. W tej umowie koalicyjnej zapisaliśmy też, że utworzymy po wyborach odrębne kluby w parlamencie. To jest koalicja bardzo pragmatyczna, ale też koalicja, w której z przekonaniem chcemy wpływać na naszego partnera, żeby on w swoim programie, w swojej praktyce działania także się zmieniał w tym kierunku, który my uważamy za dobry. I też jesteśmy otwarci na tego samego typu sygnały ze strony naszego partnera. PSL jest partią o stuletniej tradycji, od której w wielu sprawach my znowuż możemy się wielu rzeczy, mam nadzieję, że wyłącznie dobrych, nauczyć. Na tym polega istota współpracy, istota koalicji, że obydwie strony się wzbogacają. A co do spółek Skarbu Państwa czy urzędów publicznych, mamy dwa dokumenty programowe, które pan znajdzie na naszej stronie, strategie2050.pl współpracującego z nami think tanku, ale to są programy partii politycznej przyjęte, przygotowane przez strategię, ale przyjęte przez całą Polskę 2050. Mamy specjalny program dotyczący spółek państwowych, gdzie przedstawiamy bardzo konkretne propozycje mechanizmów z tworzeniem tak zwanych też komitetów nominacyjnych, które zapewnią przejrzystość i transparentność powoływania osób na stanowiska kierownicze w spółkach państwowych. I w marcu tego roku ogłosiliśmy dokument, którego jestem współautorem, bo akurat na tym się znam. Dokument dotyczący służby publicznej,
zresztą życzliwie i dobrze przyjęty przez środowiska związane z administracją, przez naukowców, przez Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pozytywnie bardzo oceniony program odbudowy po tej destrukcji, którą przechodzi przez ostatnie lata służby publicznej w Polsce, a więc i służby cywilnej, ale też uważamy, że zmienić trzeba ustawę o pracownikach samorządowych, bo problemy upartyjniania urzędów to nie jest domena wyłącznie rządzącego Prawa i Sprawiedliwości, to jest także problem wielu samorządów. Ustawę o urzędnikach państwowych z 1984 roku trzeba napisać zupełnie od nowa. Przedstawiliśmy te programy, a w ramach tego programu dotyczącego służby publicznej przedstawiliśmy również, jak sobie wyobrażamy, że powinna wyglądać obsada wyższych stanowisk w służbie cywilnej, czyli w administracji rządowej, żeby z jednej strony rządzący mieli poczucie, że aparat państwowy jest gotów wykonywać politykę, z jaką oni wygrali wybory, ale z drugiej strony, żeby obywatele mieli poczucie, że aparat nie jest upartyjniony i nie działa w interesie wąsko pojętym jednej konkretnej partii politycznej, tylko jest niezależny, obiektywny i rzetelny i profesjonalny. Także myśmy bardzo dużo w tej sferze zrobili, żeby te nasze propozycje w tym zakresie nie były gołosłowne, nie były absolutnie tylko i wyłącznie życzeniowym marzeniem. Mamy konkretne postulaty, będziemy próbowali je po wyborach, jeżeli będziemy mieli szansę wpływania na sprawowanie władzy w Polsce, wdrażać i realizować. Oczywiście w szerszym układzie koalicyjnym będziemy musieli do tego przekonywać naszych partnerów, tak jak dzisiaj do tego przekonujemy naszych partnerów z PSL-u, z którymi w naszej umowie koalicyjnej taki zapis wynegocjowaliśmy i bardzo się z tego cieszymy, że oni również na ten zapis się zgodzili i mamy nadzieję, że podchodzą do niego poważnie. Dziękuję za odpowiedź, panie Jacku. Dziękujemy, Krzysztof, za pytanie. Zapraszam Adriana, proszę bardzo. Adrian, słyszymy się? No widocznie może, nie może w tej chwili zadać pytania. Strasznie to zawiłe. Dzisiaj jest z tym zadawaniem pytań, więc następny w kolejności był Krzysztof Blimar. Tak więc Krzysztof zapraszam, a Adrian poczeka, może wróci. Słychać mnie? Tak, witam. Tak, bardzo dobrze. Witam wszystkich, dobry wieczór. Ja mam takie dwa pytania. Jedno trochę w nawiązaniu do Mentzena. Jak pan ocenia tak obiektywnie jego możliwości, powiedzmy umiejętności przedstawienia takiego, mówi popularnie, tak potocznie nazwanego chodliwie programu, bo no, jakby nie patrzeć, już tu była mowa o tym, że jest spory elektorat zmiany i zmęczony PiS-em, Platformą szuka czegoś nowego, no więc ma do wyboru Polskę 2050 lub Konfederację. Jeżeli powiedzmy ta koalicja PL i PSL-u im nie odpowiada, no to wiadomo, że pójdą do Konfederacji. A no takie właśnie populistyczne hasła typu obniżenia podatków, zwłaszcza w naszym społeczeństwie, które jest tak mało ekonomicznie wykształcone, no mogą być chwytliwe, no bo kto nie chce płacić, kto chce płacić duże podatki, lepiej płacić małe, no nie mając świadomości konsekwencji. Więc jak pan ocenia taką właśnie, czy widzi pan jakąś szansę, na czym ewentualnie Konfederacja mogłaby się wyłożyć, o, może w tę stronę. A druga kwestia, a propos wygrania wyborów, bo używał pan kilkukrotnie tego zwrotu. Co uważa pan jako wygranie wyborów? Czy żeby, no nie ukrywajmy, jednak Platforma, bo ma większe szanse, żeby wygrała z PiS-em, czy wystarczające według pana będzie, że opozycja będzie miała więcej głosów w parlamencie, a i tak PiS stworzy rząd mniejszościowy?
To najpierw o Konfederacji. Mentzen, który wyrósł na pierwszą gwiazdę Konfederacji, jest rzeczywiście bardzo sprawnym politykiem. W jakimś sensie tą jego sprawność podziwiam. Świetnie posługuje się narzędziami takimi jak media społecznościowe, TikTok. Umiał znaleźć język trafiający do młodych ludzi. Wielu politykom innych partii tego brakuje. I myślę, że można się również od niego czegoś pod tym względem nauczyć i warto obserwować ten przypadek polityczny. Ale oczywiście całkowicie nie zgadzam się z jego politycznymi pomysłami. Uważam je za groźne dla Polski i za groźne dla państwa. Mentzen do tego stopnia zdominował dzisiaj przekaz Konfederacji, że za Mentzena nie widać tego, czym Konfederacja naprawdę jest. Nie widać Brauna, nie widać skrajności wolnościowców, libertariańskiej skrajności wolnościowców, nie widać ich nacjonalizmu, nawet ich antyeuropejskość gdzieś niknie w tle tego przekazu skrajnie liberalnego. Ja jestem sam liberałem, ale to jest taki liberalizm, no, bardzo mi przypominający laissez-faireism XIX-wieczny, po części libertarianizm, czyli taki bardzo skrajny liberalizm jednowymiarowy. Dziś liberalizm w państwach demokratycznych jest zupełnie, zupełnie inny. Ja myślę, że kampania wyborcza z czasem pozwoli części ludzi, którzy poszli w ostatnim okresie, w ostatnich miesiącach, tygodniach, deklarują gotowość głosowania na Konfederację, pozwoli zobaczyć tym ludziom, kim naprawdę i czym naprawdę jest Konfederacja, pozwoli wyjaśnić pułapki myślowe, które zastawia na nich Sławomir Mentzen. Mam nadzieję też, że skoro Platforma idzie w populizm i niestety to pójście w populizm przypuszczam, że jest jednym z motorów popychających młodych ludzi do Konfederacji. Mam nadzieję też, że Polska 2050 pokaże, że po stronie opozycyjnej jest alternatywa inna niż Konfederacja dla tych młodych ludzi. Liczę na to, że w kampanii wyborczej nasza oferta będzie donośna, będzie wyraźnie słyszalna i że będzie atrakcyjna. Zobaczymy. Trzymajcie za nas kciuki. Jeszcze tylko wejdę w słowo, jedną rzecz podkreślę. Prokościelność Konfederacji, która też jest ukrywana, a wiele osób twierdzi, że idzie na Konfederację, bo PiS jest taki bardzo prokościelny. No, Konfederacja jest wcale nie mniej. Zarzuca się Szymonowi Hołowni prokościelność, nie umiejąc odróżnić tego, że Szymon Hołownia jest religijny, a nie prokościelny. Tak jak Biden jest religijny, jest religijnym katolikiem w protestanckim kraju, ale na pewno nie jest prokościelnym. Umiejmy to odróżnić, religijność od prokościelności. Tak, Konfederacja jest bardzo prokościelna, bardzo mocno prokościelna i to jest też groźne. To jest też groźne. Natomiast drugie pytanie, postawił pan w tym pytaniu tak naprawdę tezę, że to Platforma wygra te wybory. A ja mówiłem wcześniej i powtórzę to z bardzo silnym przekonaniem. 6 kolejnych przegranych wyborów. Parlament prezydenckie w 2015 roku, parlamentarne w 2015 roku, samorządowe w 2018 roku, europejskie w 2019 roku, parlamentarne w 2019 roku, prezydenckie w 2020 roku. Wszystkie te wybory były przegrane przez opozycję, na której czele próbowała albo stała Platforma.
Moja teza jest następująca. Platforma samodzielnie nie jest w stanie wygrać tych wyborów. Jest opozycji potrzeba stworzenia zróżnicowanej, bogatej oferty dla wyborców i tylko w ten sposób możemy poszerzyć elektorat Platformy Obywatelskiej o tych, którzy nie zagłosują dzięki temu, że będzie inna oferta niż Platformy na PiS, ale nie będą chcieli zagłosować na Platformę. I taką szansę tworzy Polska 2050 i taką szansę otwiera nasza koalicja Trzecia Droga. I Platforma też powinna sobie uświadomić, że do zwycięstwa nad PiS-em Koalicja Polski 2050 i PSL-u jest koniecznie potrzebna. I w tym sensie nie zgadzam się z tezą, która była zawarta w pana pytaniu. Natomiast wierzę, że możemy razem wygrać. Razem to nie znaczy ujednolicając się i podporządkowując Platformie Obywatelskiej i Donaldowi Tuskowi, ale razem, czyli pokazując różnorodną ofertość i deklarując gotowość współpracy po wyborach. Znaczy, ja uszczegółowię, bo nie chodziło mi tu o, nie wiem, na przykład jedną listę, tylko czy uważa pan, że zwycięstwem będzie, powiedzmy, jeżeli jakiś blok opozycyjny będzie miał lepszy wynik niż PiS, czy wystarczy, że PiS ma najlepszy wynik, ale sumarycznie opozycja ma więcej mandatów w parlamencie. O to mi chodziło. Wygląda na to, że te wybory w sensie matematycznym wygra PiS. Wszystkie sondaże wskazują, że PiS będzie miał największy procent głosów. Platforma być może będzie na drugim miejscu. Na trzecim miejscu, liczę na to, będzie koalicja, którą myśmy stworzyli z PSL-em. Ale nawet gdyby się tak zdarzyło, że Platforma przewyższy swoim wynikiem PiS, może to nie wystarczyć do zwycięstwa dzisiejszej opozycji. Bo jeżeli PiS będzie miał zdolność stworzenia koalicyjnego rządu z Konfederacją, a jestem pewien, że Konfederacja w taką koalicję wejdzie, jeżeli będzie miała szansę rządzenia i zapomni o swoim dzisiaj często agresywnym, antypisowskim przekazie, no to może się okazać, że PiS nadal będzie rządził ze wsparciem Konfederacji, mimo że Platforma wygrała te wybory. Jeszcze raz powtórzę, Platforma sama tych wyborów nie jest w stanie wygrać. Dziękujemy za odpowiedź, dziękujemy za pytanie, Krzysztof. Spróbuję jeszcze raz wywołać Adriana. Adrian, jesteś? Tak, jest. Czy mnie słychać? Tak, słychać się dobrze, proszę bardzo. Ja mam pytanie, właściwie dwa pytania do pana Jacka. Pierwsze pytanie odnośnie tego populizmu PiS-u. Ja tego nie odbieram w ten sposób, tego waloryzacji 800+, bo jest to po prostu przewrócenie, tylko że to jest jedna z form przywrócenia wsparcia, to jest dodatki są po prostu bezpośrednie. My to wolą podzielić na siłę, który jest kwotowo waloryzowany, w sensie 800+, ale z limitem po prostu progiem dochodowym, a dla miast zastosować, dla dużych metropolii zastosować inne metody wsparcia. Natomiast te 3%, które dzisiaj, które mieliśmy w 2019 roku PKB na wsparcie rodziny, no to to jest powyżej średniej, co prawda OECD, która jest 2% PKB, ale na poziomie tych państw europejskich, no nawet liberalna Estonia ma 3,2%, tylko my, u nas się o tym nie mówi, że my zjadamy swój ogon. Mimo małej liczby emerytów jeszcze na emeryturach, teraz jest wyższy, co prawda, ale jesteśmy w czołówce krajów, które wydają najwięcej na emerytury i tutaj trzeba było szukać oszczędności. 13, 14 nie zmieniają, a po prostu emeryt i tak te pieniądze wydaje na służbę zdrowia, która jest niewydolna, więc te pieniądze i tak trafiają do niewydolnego systemu. I dla mnie tu bym szukał tego, bo tam mamy bodajże 11% PKB na emerytury, przy średniej OECD 7%. Także tu jesteśmy 4 punkty procentowe powyżej średniej. A drugie pytanie odnośnie województwa mazowieckiego, którego był pan wojewodą. Jak rozwiązać tam wykluczenie medyczne w tym, bo województwo mazowieckie dzieli się na Warszawę i na całą resztę i cała reszta jest po prostu wykluczona medycznie
z dojazdów do po prostu z tych wiosek małych, które tam mają po 300-400 mieszkańców, bo to jest struktura właśnie kongresówki, ci ludzie nie mają jak dojechać do lekarza pierwszego kontaktu, już nie mówię tam, że karetka po nich przyjedzie, ale do podstawowej opieki medycznej. Jaki pan miałby na to sposób? Dobra, dziękuję, dobrej nocy wszystkim życzę. Wracając do pierwszego pytania, za chwilę powiem o województwie mazowieckim, wrócę do pierwszego pytania. Ja się w gruncie rzeczy w dużym stopniu z panem zgadzam. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że właśnie do tego, co pan powiedział pod koniec, mówiąc o trzynastkach, czternastkach dla emerytów i równocześnie rosnących kosztach związanych z korzystaniem służby zdrowia, właśnie do tego prowadzi polityka rozdawnictwa, bo to jest polityka rozdawnictwa, to nie jest polityka prorodzinna i to nie jest polityka społeczna, tylko to jest polityka rozdawnictwa uprawiana przez PiS. PiS, rozdając pieniądze w postaci programu 500+, czy rozdając je w postaci różnych rządowych programów inwestycji lokalnych, wspierania inwestycji lokalnych, czy też rozdając w postaci 13, 14 emerytur, te pieniądze przecież skądś musi wziąć. Skąd je bierze? Pieniądze na 500+ to jest rozdawanie pieniędzy kosztem środków, które wcześniej szły na pomoc społeczną, które wcześniej szły na edukację, które wcześniej szły na służby zdrowia. Mogę tu panu wejść słowo małe. Przepraszam bardzo, Adrian, pozwól odpowiedzieć, jeżeli będziesz coś chciał dodać, będziesz doprecyzować, no to wtedy oczywiście jak najbardziej. Także pozwól odpowiedzieć. Z tego powodu usługi publiczne są coraz gorzej. Urzędnicy państwowi zarabiają coraz mniej, bo ich płace nie nadążają za inflacją. Nauczyciele zarabiają coraz mniej. Narodowy Program Inwestycji Lokalnych dzieje się kosztem samorządów, bo dochody własne samorządów pochodzące z podatków maleją. Subwencja oświatowa maleje, nie nadąża za inflacją. A państwo rozdaje pieniądze samorządom na inwestycje, ubierając się w szaty bogatego wujka i jeżdżąc z tymi pseudowekslami posłowie PiSu po całej Polsce i rozdają pieniądze i przecinają uroczyście wstęgi. Tutaj 10 kilometrów drogi, tam taki budynek, a tam siaki. Tymczasem zabiera się pieniądze samorządom, które znacznie lepiej by te pieniądze zagospodarowały i uprawia się polityczny klientyzm, uzależniając, wasalizując w ten sposób samorządy od rządu. To nie przypadek, że dzisiaj wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, z których wielu znam, starostowie, boją się okazywać jakiekolwiek sympatie polityczne, chyba że są to sympatie na rzecz partii rządzącej, bo boją się, że stracą dostęp do środków publicznych. Ci, którzy mają odwagę popierać publicznie inną partię polityczną niż partia rządząca, nie dostają żadnej pomocy ze strony rządu, żadnego wsparcia. To jest zaprzeczenie samorządności w Polsce, to jest likwidowanie samorządności w Polsce. Chcę bardzo mocno podkreślić, że to nie jest żadna polityka rodzinna, to nie jest żadna polityka społeczna. I oczywiście 500+, jak się już raz zdało, to jest je bardzo trudno odebrać i rzeczywiście podniesienie kwoty 500 do 800 w jakimś sensie jest waloryzacją, która wyrównuje utratę wartości tych środków spowodowaną inflacją. Tylko że to napędza inflację i to spowoduje, że te 800+ jeszcze szybciej utraci swoją wartość niż wcześniej 500+ ją utraciło. Polityka społeczna i rolą państwa jest pomaganie tym, którzy nie radzą sobie sami, a nie pomaganie wszystkim, nie rozdawanie pieniędzy również tym, których te 500 zł w znaczący sposób nie wspiera, ale skoro państwo je daje, to je biorą. Jest mnóstwo rodzin, którym te 500 zł
poprawiło status materialny, ale jest mnóstwo rodzin, których tych 500 zł, gdyby nie dostało, radziłoby sobie nadal świetnie i wspaniale. Niestety, jak już się coś raz dało, to bardzo trudno to zmienić. My uważamy, że obecna waloryzacja 500+ jest krokiem nieodpowiedzialnym, że w sytuacji wysokiej inflacji stanowi zbyt silny proinflacyjny impuls i powoduje, że te środki rozdawane na prawo i na lewo hojnie, bo przed wyborami się kupuje w ten sposób wyborców, przyniosą odwrotny skutek. Nie wspomogą tych efektywnie tych, którzy rzeczywiście pomocy potrzebują. Niektórych być może zdemoralizują, a niestety pozbawią środków poprzez podatki, poprzez słabszy dostęp do usług publicznych, poprzez koszty korzystania z usług publicznych, koszty korepetycji, bo jakość nauczania w szkole jest za niska, koszty prywatnego dostępu do lekarza, bo dzisiaj do specjalisty czeka się Bóg wie ile czasu w kolejce. To wszystko powoduje, że te 500+, czy też 800+ zniknie na wydatki, których tak naprawdę obywatel nie powinien ponosić. I to bije w najuboższych. Dziękuję. Proszę, Adrian, teraz oczywiście możesz doprecyzować. No, na to drugie pytanie pan nie odpowiedział jeszcze, ale co do pierwszego, to mi chodziło cały czas kwotowo o procent PKB. No to jesteśmy na poziomie unijnym, to wiadomo, że w Niemczech mamy Kindergeld i też nie jest uzależniony. Oprócz tego są inne metody wsparcia, dlatego tutaj przywołałem przykład Estonii, bo my jesteśmy krajem, który na początku transformacji ciął właśnie na socjalu i jedyne na czym nie ciął, to na emeryturach. Dzieci nie mają praw wyborczych, więc łatwiej jest pozbawić po prostu tych praw nabytych czy praw dzieci zjadając je inflacją. Pamiętajmy, że oprócz tego zasiłku 500+ mamy jeszcze zasiłki rodzinne wprowadzone przez Millera, które już całkiem zjadła inflacja, bo tam progi dochodowe, człowiek, który naprawdę już nic nie wykazuje, żadnego dochodu może dostać i tak się to zjada. Tak samo były ulgi podatkowe, bodajże ostatni raz za Tuska wrzucone. Także tutaj prosiłbym po prostu o propozycję waszą, czy wy będziecie w stanie utrzymać te 3% PKB na wsparcie rodziny, czy będziecie to cieli po prostu w dół. I pytanie, i to drugie pytanie odnośnie tego województwa mazowieckiego. Dobra, dziękuję, dobrej nocy. Będziemy utrzymywali ten poziom minimalny na przyzwoitym europejskim poziomie wydatków na wsparcie rodziny, ale też chcemy wprowadzić jeszcze jedno narzędzie, o którym mówiłem, które jest bardzo efektywnym narzędziem wspierającym rodzinę. Dzisiaj Francja jest jednym z krajów, które jednym z niewielu krajów europejskich, które mimo pandemii utrzymały cały czas dodatni przyrost naturalny. Nie przypadkiem wiąże się ten dodatni przyrost naturalny we Francji z podatkiem francuskim, podatkiem rodzinnym, o którym ja już dwukrotnie wspomniałem, czyli możliwością wspólnego opodatkowania nie tylko małżonków, ale wspólnego opodatkowania rodziny razem z dziećmi, czyli podzielenia dochodów przed wyliczeniem podatków na wszystkich członków rodziny. Tam jest kilka jeszcze innych elementów tego prorodzinnego systemu podatkowego we Francji i to jest dużo zdrowszy mechanizm niż takie rozdawanie pieniędzy, które nie jest żadną polityką prorodzinną, które nie jest żadną polityką społeczną, bo zasiłek rodzinny Millera miał progi dochodowe i był rzeczywistą polityką społeczną, w której chodziło o wspieranie tych, którzy tego potrzebują. I został dzisiaj zdewaluowany, między innymi dlatego, że ten podatek rodzinny musiał zniknąć niemalże, bo trzeba było skądś znaleźć pieniędzy na 500+, czyli rozdawanie wszystkim kiełbasy wyborczej, bo tak należy to 500+ odbierać. Oczywiście nie jestem za tym i nie jesteśmy za tym, żeby to 500+ likwidować, ale jesteśmy przeciwni waloryzacji. Trzeba szukać innych metod wspierania rodzin. Natomiast jeśli chodzi o województwo mazowieckie i to, co pan powiedział o dostępie do służby zdrowia, ja mam nadzieję, że to nie jest problem tylko województwa. Mam wrażenie, że to nie jest problem tylko województwa mazowieckiego. Problem wykluczenia z dostępu i do dobrej służby zdrowia
i do wielu innych usług publicznych dotyka bardzo wielu ludzi mieszkających daleko od szosy, w cudzysłowie, mieszkających daleko od dużego miasta, nie tylko w województwie mazowieckim, we wszystkich polskich województwach i w całej Polsce. I to jest problem wykluczenia komunikacyjnego w dużym stopniu. W Polsce niestety publiczna komunikacja na lokalnych szlakach, lokalne koleje upadły. Ich nie ma albo istnieją szczątkowo. Dlaczego Czesi umieli stworzyć taki system transportu publicznego, komunikacji publicznej, który efektywnie dociera nawet do malutkich miejscowości, a w Polsce ten system zniknął? Chyba tego problemu pan dotknął. Natomiast jeśli chodzi o województwo mazowieckie, gdyby nie spójność administracyjna województwa mazowieckiego, to obwarzankowe Mazowsze, to szeroko obwarzankowe Mazowsze, a więc to siedleckie, ostrołęckie, radomskie, z najuboższymi gminami w Polsce, Mirów i Rusinów, to dwie najuboższe gminy w Polsce, po części płockie, to byłaby najbiedniejsza część Polski. Nie jest najbiedniejszą częścią Polski, dlatego że województwo mazowieckie jest w gruncie rzeczy wielkim narzędziem transferowania nadwyżki dochodowej z centrum, bogatego, najbogatszego w Polsce centrum, na peryferia tego województwa. Gdyby Warszawę oddzielić granicą administracyjną od województwa mazowieckiego, to ta gigantyczna, jeszcze wyższa wówczas nadwyżka dochodowa wytwarzana przez dynamiczną Warszawę, która przyciąga ludzi, która wciąż się rozwija, ta nadwyżka rozchodziłaby się na wszystkie 16 pozostałych województw w Polsce w mechanizmie tak zwanego podatku wyrównawczego. A tak ona w obrębie jednego województwa w wielu różnych narzędziach jest transferowana na całe to województwo. I tu chodzi nie tylko o kwestie podatkowe. Tu chodzi na przykład o takie fundusze jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, którego 90% przychodów generowana jest z działalności gospodarczej w Warszawie, a 90% wydatków jest realizowana poza Warszawą. Wiele, wiele, wiele tego typu narzędzi finansowych dzisiaj dzięki temu, że województwo mazowieckie jest całością jedną, niepodzieloną administracyjnie, wspiera peryferyjną część województwa mazowieckiego. Natomiast wracając do pytania, problemem, wielkim wyzwaniem jest wykluczenie komunikacyjne. My to w naszych programach bardzo mocno podkreślamy. Państwo ma obowiązek pochylić się nad tym problemem, stworzyć narzędzia wspierające komunikację publiczną, odbudowę lokalnych linii kolejowych, odtworzenie połączeń tam, gdzie te linie jeszcze istnieją, ale już żaden pociąg pasażerski dawno po nich nie pojechał. Szukajmy wzorów w modelu czeskim. Dziękuję serdecznie. Adrian, pomału kończymy już. Jest godzina 23:12. Jeszcze mamy głosy. Jeszcze jest współprowadzący, który też nie dokończył, bo znowu mu zerwało. Także przepraszam cię najmocniej, ale zrozum też nas i gościa przede wszystkim. Audycja już trwa 2 godziny, a każdy z nas ma jakieś tam obowiązki, prawda? Także zadałeś jedno pytanie, zadałeś drugie pytanie. Ja cię dopuściłem, żebyś jeszcze doprecyzował. Także szanuj gościa, nas. Przede wszystkim czas, który mamy na audycję. Dziękuję serdecznie. Teraz zapraszam Michała, współprowadzącego. Michał, jesteśmy. Nie ma. Słuchać mnie? Tak, słuchajcie. Proszę bardzo, Michał. Jedno pytanie, ostatnie moje już, na pewno ostatnie. To jest pytanie o spójność waszej koalicji w wymiarze także wosi liberalizm, także liberalizm społeczny, obyczajowy, konserwatyzm, jaki jest w PSL-u, wasza daleko idąca prounijność, jesteście w najbardziej prounijnej frakcji w Parlamencie Europejskim, frakcji prezydenta Macrona i umiarkowana proeuropejskość PSL-u. Jak to się wam wszystko dobrze składa,
jak to się układa i czy będziecie w stanie w przyszłym parlamencie razem pracować na rzecz, nie wiem, przeforsowania w polskim parlamencie pogłębienia integracji europejskiej, na przykład. Wymieniłbym paradoksalnie jeszcze parę innych różnic pomiędzy nami i PSL-em, na przykład w kwestiach ekologicznych, które są dla nas w Polsce 2050 ogromnie, ogromnie ważne. Czasami sami nawet o sobie próbujemy mówić zielona demokracja, a program Polska na zielonym szlaku, program proekologiczny, program klimatyczny, był drugim z naszych dokumentów programowych, który ogłosiliśmy, co pokazuje, jak ważna jest dla nas ta tematyka. I tutaj i także nie tylko w tych kwestiach, o których pan powiedział, różnimy się z PSL-em. W tych najtrudniejszych kwestiach światopoglądowych my się także różnimy wewnętrznie. W podejściu na przykład do aborcji. Są w Partii Polska 2050 zwolennicy daleko idącej liberalizacji aborcji, są zwolennicy tego, żeby te przepisy nie szły zbyt daleko. Dlatego w takich kluczowych sprawach, i tu mamy zgodność z PSL-em, proponujemy referendum. To też jest wpisane w naszej umowie koalicyjnej, że wspólnie będziemy proponowali w sprawie aborcji referendum. Oczywiście referendum przygotowane przez panele obywatelskie. Wyobrażamy sobie, że moglibyśmy podobnie je przeprowadzić, jak przygotowano referendum aborcyjne w Irlandii. Zapewne większość Polaków poprze daleko idącą liberalizację przepisów aborcyjnych w Polsce, ale myślę, że tylko referendum jest takim sposobem zmiany przepisów prawa, które uszanuje wszystkie stanowiska, mimo ich różnic, bo nie wyeliminujemy różnic w podejściu do aborcji między Polakami. Myślę, że jesteśmy w stanie z PSL-em obok katalogu tych spraw, które nas łączą, stworzyć też pewien protokół na własny użytek wewnętrzny, pewien protokół rozbieżności i starać się przynajmniej teraz w okresie kampanii wyborczej te rozbieżności zaakceptować, co nie znaczy zrezygnować z własnych odrębnych stanowisk. Staramy się przede wszystkim szukać tego, co nas łączy. I umieliśmy kilka takich punktów znaleźć. Myślę, że będziemy umieli znacznie więcej takich punktów znaleźć. Wierzę, że ta koalicja ma sens. Ma sens przede wszystkim w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych. Nie umówiliśmy się na tą koalicję, na jej trwanie, na jej kontynuowanie po wyborach. Zobaczymy, jak będzie po wyborach. Być może będziemy w szerszej koalicji wspólnie tworzyli nowy rząd. Bardzo w to wierzę. Dziękujemy za odpowiedź. Przywitam pana Krzysztofa Lufta. Panie Krzysztofie. Jestem. Proszę bardzo, bo widzę, że chciał pan również zabrać głos. Dziękuję bardzo. No, z przyjemnością słucham tej audycji od dłuższego czasu. Niestety nie od początku, bo byłem dzisiaj w Poznaniu na konferencji dotyczącej przyszłości mediów publicznych i wracałem pociągiem później, ale jak zobaczyłem, że ona się toczy, to od razu się włączyłem. No, witam wszystkich, witam Jacka, z którym się doskonale znamy, z którym myślę, że jesteśmy zaprzyjaźnieni. Bardzo się ucieszyłem, że cię tu zobaczyłem wśród słuchaczy. No, Jacek jest na pewno człowiekiem takim, jednym z bardziej takich prawych ludzi, których znam. Jeżeli Jacek mówi, że Polska 2050 z całą pewnością nie jest potencjalnym koalicjantem PiS-u, co do czego zresztą jestem przekonany absolutnie, ale jeżeli jeszcze mówi to Jacek Kozłowski, no to słuchajcie, to tak jest po prostu. Natomiast ja mam tylko jedno bardzo króciutkie pytanie, bo rozumiem, że już jest koniec audycji i nie będziemy tutaj się za bardzo rozwijać, ale chciałbym się jednak upewnić, Jacku, że spotkamy się 4 czerwca na ulicach Warszawy.
A to od tego pytania zaczęliśmy dzisiejszą audycję. Ja odpowiadając na samym początku, kiedy pewnie jeszcze ciebie nie było, powiedziałem, że wybieram się 4 czerwca na marsz w Święto Wolności w Warszawie. Choć prosiłem też, żebyśmy szanowali tych wszystkich, którzy z różnych powodów, czasem nie mogą, czasem mają inny pomysł na świętowanie tej rocznicy, będą świętować tę rocznicę w innych miejscach niż Warszawa, bo co roku ludzie świętują tę rocznicę w dziesiątkach różnych miejsc. No tak, ja to rozumiem oczywiście, że mogą być ludzie, którzy nie mają możliwości, nie mają czasu czy coś takiego. Natomiast jednak wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, którą trzeba potraktować jako pewien taki, no jako także pewien obowiązek taki, który zademonstrowania rzeczywiście bardzo poważnego takiego wspólnego podejścia. No nie ma rocznicy, nie ma sytuacji takiej, która mogłaby łączyć bardziej całą demokratyczną opozycję niż właśnie wspomnienie 4 czerwca, bo to jest wspomnienie sukcesów, po prostu wielkiego sukcesu Polski, który Polska odniosła po wyniku tego 4 czerwca i wielkiego sukcesu no, całej naszej transformacji. Ja cały czas mówię, że 4 czerwca to był jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy dzień w moim życiu. Ja wiem, to też wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, gdzie wszyscy, którym naprawdę zależy na tej absolutnie dramatycznej sytuacji, w której się znaleźliśmy w Polsce, na tym, żeby przełamać ten no, fatalny rozwój wydarzeń, który może nas doprowadzić naprawdę do wielkiej katastrofy, żeby tutaj zdobyć się na absolutną jedność i zademonstrować ją. I takiej okazji lepszej nie będzie. Demonstracją jedności będzie pamięć o 4 czerwca bez względu na to, czy się jest na marszu w Warszawie, czy się jest w Lesznie, czy się jest pod kawiarnią Niespodzianka w Warszawie, czy się uczestniczy w obchodach, które też przecież 4 czerwca będą kontynuowane w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, czy się jest w Krakowie na tradycyjnie organizowanym przez Róże Thun Łyku Wolności. We wszystkich tych miejscach obecność 4 czerwca, pamięć o tym dniu jest równie ważna, co na marszu w Warszawie. Ja będę na marszu w Warszawie, bo tu mam najbliżej, bo tu mieszkam, bo chcę być na tym marszu, chcę poczuć, że jesteśmy razem i pewnie bardzo wielu ludzi z naszego ruchu, z Polski 2050 będzie też na marszu w Warszawie, ale będą też tam, gdzie mogą, w swoich lokalnych środowiskach przypominać o 4 czerwca i to jest równie ważne. No bardzo dobrze, w każdym razie, że się tam spotkamy, ja też będę i w Niespodziance też będę, także nic niczego tutaj nie wyklucza. No, namawiam do traktowania rzeczywiście tego marszu akurat, właśnie tego marszu, bo on będzie pokazem jedności, on będzie takim pokazem rzeczywiście jedności całej opozycji demokratycznej i sprzeciwu wobec negowania dorobku 4 czerwca. No, dla mnie, tak jak powiedziałem, 4 czerwca to jest jedna z najważniejszych dat w życiu. Ja pracowałem w tamtej kampanii wyborczej, przed tamtymi wyborami. Pamiętam niestety też 4 czerwca jako rocznicę smutnego wydarzenia. Symbolicznie w tym samym dniu wydarzyła się masakra na placu Tiananmen. I to był taki właśnie symbol i dowód tego, że to, co w Polsce się stało pokojowo, to jest cud, to jest coś fantastycznego. To jest spełnienie wówczas moich wieloletnich marzeń jako działacza opozycji. No tutaj chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że 4 czerwca jest naszym świętem i to przez takie duże eś. Tylko z różnych powodów został gdzieś zmarginalizowany albo zepchnięty w otchłań, nawet nie wiem czego nazwać, wiemy przez kogo, także ja tutaj również wszystkich serdecznie, gorąco zapraszam z tego, co udało mi się tak szybciutko odtworzyć na naszych profilach, to bardzo, bardzo dużo osób już nie zadeklarowało, ale wręcz powiedziało, że przyjeżdża, co ciekawe, przyjeżdżają ludzie, którzy mieszkają na co dzień za granicą kraju, także przyłączam się do
do tego apelu, do tej prośby, abyśmy wszyscy wspólnie byli. I podobnie jak pan Jacek, ja tutaj też muszę, znając po prostu realia naszego życia, jeżeli ktoś z różnych przyczyn nie może, bo to są różne przyczyny, i tutaj pan Krzysztof to samo powiedział, a nie może przyjechać do Warszawy, a jest możliwość świętowania we własnym mieście, to również proszę przyłączyć się do tego świętowania. Super. A ja skorzystam przy okazji, to panie Krzysztofie, może pan Jacek, na pewno pan Jacek nie wie, pan Krzysztof Luft i pani Grabarczyk Beata co miesiąc u nas w Radiu Rebeliant podsumowują miesiąc polityczny. Także panie Jacku, można skorzystać, można posłuchać, i jak to będzie skomentowany ten miesiąc, który już powoli mija. Także zapraszam serdecznie tutaj nie tylko pana Jacka, bo zapraszam wszystkich słuchaczy. A panie Krzysztofie, do pana prośba, oczywiście pan opowie nam coś o tej konferencji, z której pan wraca. No, tam były zaprezentowane rozmaite pomysły, takie prace nad rozmaitymi projektami dotyczącymi rozwiązań, co zrobić z mediami publicznymi. Ja jestem w jednym z tych, z głównych tych zespołów, które rzeczywiście... Panie Krzysztofie, mała serdeczna prośba. Nie, żeby zostawić to na podsumowanie, ja bym prosił. Bo teraz jak za dużo powiemy, to... No nie będzie o czym na audycji mówić, znaczy na pewno będzie, bo to w polityce tyle się dzieje, że moglibyśmy tu 24 godziny mówić. Natomiast to jest niezwykle trudne zagadnienie i można o tym rozmawiać bardzo, bardzo długo i w sposób szczegółowy, i w sposób ogólny, no rzeczywiście na inną okazję. Dokładnie, to ja przypomnę prowadzącym, bo to będzie z pewnością Robert i Agnieszka, żeby zapytali o tą konferencję i wtedy tam pan wszystko, no, tyle ile się uda opowiedzieć, co ciekawsze rzeczy. Szanowni Państwo, 2,5 godziny bardzo szybko zleciało, powiem szczerze, że bardzo ciekawie się słucha pana Jacka z niektórymi oczywiście opiniami, tezami, przynajmniej ja zgadzam się z niektórymi, no jest mi nie po drodze, nie chcę powiedzieć trzeciej czy czwartej drogi, po prostu z niektórymi się mogę nie zgadzać, ale najważniejsze, żebyśmy się różnili, ale pięknie. Co pan powiedział w tej chwili, bo to bardzo ważne. Natomiast mam ostatnie już pytanie i to jest pytanie mówcy. Nie chciałbym po prostu zostawić, że tak powiem, tej osoby, aby nie dokończyła, bo wiem, że wyrzuciło go z pokoju, a chciał coś doprecyzować. Krzysztofie, zapraszam. Dziękuję. Ja zadam panu Jackowi, myślę, dosyć ważne pytanie dotyczące merytokracji. Partia Szymona Hołowni, Polska 2050, co wielokrotnie podkreślacie, jest za władzą merytokratyczną. Również w tym, co pan, panie Jacku, powiedział w odpowiedzi na moje pytanie, wskazywał pan na powstanie komitetów nominacyjnych, fachowców i tak dalej. Ja chciałbym się spytać, jak to się stało, że państwo, które idziecie z takimi postulatami, jesteście rekordzistami w Polsce i zanim tak naprawdę się zarejestrowaliście, to tuż po rejestracji nie byliście w stanie zgodnego z prawem polskim złożyć sprawozdania finansowego, co skutkowało wyrokiem, najpierw decyzją PKW o odrzuceniu sprawozdania, a następnie, co jest skutkiem natychmiastowym, odebraniu wam prawa do pobierania subwencji przez 3 lata. Sąd Najwyższy podkreślił, że jawność finansowania polityki bezpośrednio... Przepraszam, Krzysztof, przepraszam, ja ci przerwę, bo ty nie byłeś od początku audycji. Padło już to pytanie i dosyć szczegółowo pan Jacek Kozłowski odpowiadał na to pytanie, tak więc ono się w tej chwili mija z celem, bo byśmy znowu słuchali tej samej odpowiedzi. Rozumiem, to ja bardzo przepraszam, miałem takie właśnie to pytanie. Mogę zadać jeszcze inne, bardzo krótkie. No ja tylko muszę sprostować,
jedną prawdziwą informację, którą pan w tym zawarł. Nie straciliśmy tak, subwencji, bo my tego prawa nie mamy. Utrzymujemy się wyłącznie z darowizn składek członkowskich i nie możemy stracić czegoś, co nam nie przysługuje. W przypadku subwencji dla partii politycznych, podobnie jak w przypadku legislacji, obowiązuje zasada dyskontynuacji. Subwencja przyznana na kadencję, daną kadencję Sejmu, wygasa z końcem tej kadencji i w nowej kadencji przyznawana jest nowa subwencja. Decyzja Państwowej Komisji Wyborczej, jeżeli wygramy, zdobędziemy jakieś mandaty w przyszłym parlamencie, nie pozbawi nas prawa do subwencji przysługującej w następnej kadencji parlamentu. Aczkolwiek jest nam, ta sytuacja dla nas jest bardzo trudna, obecna. Przypomnę, nasz przychód zeszłoroczny to jest 720 tysięcy, PiS 26 milionów z samej subwencji. Bardzo prosimy o wsparcie naszej partii, można wpłacać darowizny. Przepraszam, że wykorzystuję tę sytuację do takiej prośby, ale to jest też wspieranie demokracji. Bardzo proszę o to. To krótkie pytanie, myślę, że najważniejsze, które padnie na tym pokoju. Chciałbym, żeby tak było. Proszę na koniec przekonać wyborców do tego, żeby zagłosowali na Państwa listę koalicyjną, biorąc pod uwagę to, że zapowiadacie, iż staniecie po stronie demokratycznej opozycji, czyli wejdziecie w koalicję z Platformą Obywatelską. Jaki jest sens głosowania na Państwa partię, skoro można zagłosować bezpośrednio na Koalicję Obywatelską, skoro i tak się znajdziecie w jednym, że tak powiem, większości rządzącej? Dziękuję bardzo. Ja mam pokory dużo wobec rzeczywistości. Przed nami cała kampania wyborcza, 3 miesiące kampanii wyborczej, jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, 2 miesiące czegoś, co nazywamy w Polsce prekampanią, co nie jest formalną kampanią, ale partie już dzisiaj przekonują swoich wyborców do głosowania na nie. Ja w 15 minut nie pozyskam wyborców. Do tego trzeba ciężkiej pracy przez całą kampanię wyborczą, budowania swojego przekazu w taki sposób, żeby on dotarł do ludzi. Wierzę, że nam się to uda. I powtórzę to, co dzisiaj parę razy mówiłem, że Platforma samodzielnie nie jest w stanie wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. Nie jest w stanie wygrać. Nawet jeżeli przekroczy liczbą głosów głosy oddane na PiS, a PiS będzie w stanie stworzyć koalicyjny rząd z Konfederacją, to te wybory nie będą wówczas wygrane. Polska 2050 jest konieczna i jej zdolność przekonania wyborców jest konieczna do tego, żebyśmy mogli po wyborach utworzyć wspólny rząd z Platformą. Ale żeby ludzie mogli na nas głosować, muszą też widzieć, że my się też czymś różnimy i od PiS-u, ale także od innych partii opozycyjnych, na które oni nie chcą głosować. My dajemy ludziom po stronie opozycyjnym alternatywę. Dajemy możliwość realnego wyboru i wierzymy, że Platforma, podobnie jak my, będzie po wyborach chciała zawrzeć koalicję, bo inaczej nie odsuniemy PiS-u od władzy. Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Tak jak już nadmieniłem wcześniej, zbliżamy się ku końcowi, jest 23:33. Ja serdecznie chciałbym podziękować w imieniu swoim radia, jak również słuchaczy, obywateli, wyborców, panu Jackowi Kozłowskiemu, naszemu gościowi. 2,5 godziny, panie Jacku, z panem, powiem szczerze, bardzo miło, bardzo ciekawie i merytorycznie przebiegła ta rozmowa. Na wiele pytań pan odpowiedział. Na wiele pytań może nie odpowiedziałby pan tak, jakby tego oczekiwali słuchacze, ale to już jest sprawa indywidualna. Ja tylko mam do pana ostatnie pytanie. Czy pan przyjmie kolejne zaproszenie? Oczywiście, że przyjmę. Dawno nikt, żadna stacja nie dała mi tyle czasu. Kiedyś się mówiło antenowego, ale teraz to by trzeba powiedzieć internetowego albo twitterowego.
Także ja również jestem wdzięczny za tą szansę. Myślę, że słuchacze też się różnią i że wszystko, co ja powiedziałem, wszystkim musiało się podobać, ale chciałbym, żeby nawet ci, którzy nie zgadzają się do końca ze mną, rozumieli mnie. I bardzo dziękuję, że Państwo mi stworzyliście taką szansę. Panie Jacku, Radio Rebelian powstało po to, żeby wspierać opozycję, szeroko rozumianą opozycję. Jest to oddolna inicjatywa obywatelska, więc dlatego zapraszamy tutaj gości z opozycji i tylko z opozycji, dlatego że rządzący mają swoje media i to potężne media, więc im czasu antenowego nie będziemy dawali. Natomiast zawsze mile są widziani u nas goście z opozycji, tej szerokiej, całej. I tutaj ja się bardzo cieszę, że pan przyjął kolejne zaproszenie, będzie pan naszym gościem. A dzisiaj już dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę. Życzę miłej, spokojnej i dobrej nocy. Zapraszając was na jutrzejsze podsumowanie tygodnia, które poprowadzi Robert Foxer, a w niedzielę o sporcie, którą będę prowadził o 19:30, jak co niedziela. Moim i Państwa gościem będzie Tomasz Kalemba, dziennikarz sportowy, wieloletni dziennikarz sportowy Onet.pl. W tej chwili jest w Interia. Temat smutny. Nie chciałem go poruszać, ale doszliśmy z Tomkiem, że należy się tutaj oddanie pamięci i w pewien sposób hołdu tragicznie zmarłemu Kacprowi Tekieli. Pozdrawiam. Miłego wieczoru, dobrych, kolorowych snów. Dobranoc Państwu. Żegna Was Artur Machnik, Radio Rebelia.